z Nowickim po drodze. Zaprasza Łukasz Nowicki. Czy jestem inteligentny? Czy moje dziecko jest geniuszem? Warto zadać sobie te pytania, bo sam prezes zarządu Mensy do niedawna nie wiedział, że ma wybitnie wysokie IQ. Dziś w moim kamperze goszczę Adama Gruźlewskiego, z którym porozmawiamy o inteligencji, mądrości oraz o tym, czy geniusze mają przechlapane. Zapraszam, Łukasz Nowicki. Inteligencja. Już z wypowiedzeniem tego słowa jako Krakus z tendencją do zmiękczania, bo całe życie mówiłem inteligencja, mam problem, a co dopiero ze zrozumieniem. Jako przedstawiciel 98% populacji, która o znalezieniu się w Mensie może jedynie pomarzyć, witam w moim kamperze w podcaście z Nowickim po drodze Adama Gruźlewskiego, prezesa zarządu Mensa Polska. Oficjalnie, bo ze strachu przed człowiekiem inteligentnym postanowiłem sobie to wszystko napisać. Dzień dobry, panie Adamie czy Adamie? Adamie. Adamie? Łukasz, bardzo mi miło. Podajemy sobie teraz rękę, ponieważ nie mamy tutaj kamer, w starym stylu spotkanie, czyli na ty. Tak, i od razu powiem, że to jest jedna z takich najstarszych zasad niepisanych w stowarzyszeniu. Tam też wszyscy mówimy sobie na ty. Niezależnie od tego, kto ile ma lat, jak bez względu na jest to, profesji. Tak. To jest jedna z dwóch niepisanych zasad. A druga? Bardzo. Druga jest taka, że nie chwalimy się swoim ilorazem inteligencji. To znaczy, że nie wiecie? Przecież ty jako prezes znasz. Nie mamy takiej potrzeby. Okay. Każdy się mieści w tych górnych 2%, wystarczy. Pomiędzy 130 a? Od 130 w górę. Pytasz o najwyższe wyniki? Tak, znaczy nie chodzi mi o to, czy jest jakaś granica. W czystej teorii blisko 160 w skali Wechslera. Czyli wszyscy jesteście pomiędzy 130 a 160, nie wiecie między sobą, kto, nie. której granicy jest. Generalnie nawet nie interesujemy się tym. To są już naprawdę takie jakby wyniki, że wiesz, jak te zadania rozwiązujemy na wejściu, no to ktoś znajdzie jeden wzór więcej i to już mu tam podbija ileś punktów. Nie, ale Damie, no bo wiesz, 0,01 sekundy decydują o mistrzostwie olimpijskim w biegu na 100 metrów, prawda? Na przykład jeden gol decyduje o mistrzostwie świata, więc być może 5-10 punktów różnicy w skali ma fundamentalną, ma fundamentalny wpływ na poziom inteligencji, poziomu rozmów, wyobraźni. Mogłoby się tak wydawać, natomiast inteligencja jest właściwie abstraktem. To nie jest taka rzecz, którą można centymetrem zmierzyć. Te testy nie potrafią aż tak dokładnie określić. Złośliwi twierdzą, że w ogóle się nie da zmierzyć inteligencji. Tak, jedną z teorii jest, że inteligencja jest to zdolność do rozwiązywania testów inteligencji. No to jak to jest? Jedna z definicji. Tak brzmi. Zgadzasz się z tą definicją? Częściowo. Wydaje mi się, że jakby w życiu można wykorzystać tą inteligencję troszeczkę inaczej i tutaj jak ona jest na dość dobrym poziomie, to pomaga na przykład rozwiązywać problemy dość szybko. Przejdziemy sięgać do zasobów. Do zasoby, to jest bardzo ważne. Czasami równie ważne jak inteligencja. Bo właśnie powiedzisz, bo ja mam często problem ze zrozumieniem różnicy pomiędzy zasobem, co czyni nas mądrymi, czyli literaturą, którą przeczytaliśmy, spektaklami teatralnymi, które widzieliśmy, filmami i tak dalej, doświadczeniami życiowymi, a tym czymś, tym błyskiem, z którym się rodzimy. Ja czasem nie rozróżniam tego i dlatego ciężko mi jest zdefiniować człowieka inteligentnego. Dobrze, że to poruszyłeś, bo naukowcy już od dawna się zastanawiali, czym jest ta inteligencja. Niektórzy z nich doszli do wniosku, że my nie mamy tej takiej inteligencji genetycznej, tego naszego procesora, że jest coś więcej. I nawet podzielili tą inteligencję, że mamy taką płynną. To jest właśnie ta, która nam pomaga, nie wiem, te obrazki rozwiązywać, te wszystkie puzzle poukładać. I mamy skrystalizowaną, czyli to jest ten nasz zasób, to, co się dowiedzieliśmy w życiu, że my potrafimy do tego sięgnąć. Że ktoś spyta o jakieś fakty i ja gdzieś w młodości o tym fakcie usłyszałem i jestem w stanie sobie to szybko przywołać. I to jest i to wykorzystać. Inteligencja? Tak, to jest inteligencja skrystalizowana. To są te zadania na przykład, które każą ci odnajdować ciągi liczbowe albo porównywać jakieś słowa. Są takie testy, które określają ci na przykład radzenie sobie z wyrażeniami. Jak coś się ma do czegoś. Okej. Okay. Zielone do trawy, ma się jak niebieski do... Morza. Na przykład. Dokładnie. Denaturatu. Choć to już bardziej fiolet. No, akurat sobie przypomniałem, bo... W dzieciństwie też sobie przypomniałem panów, którzy popijali u mnie pod blokiem. Tak jest. Dokładnie. Dobrze, słuchaj, masz ciekawy życiorys. Nie jest tajemnicą często o tym mówisz, że zanim znalazłeś się w Mensie, zanim zająłeś się tym, czym zajmujesz się dzisiaj, byłeś oficerem policji. Tak, właściwie ja do Mensy dołączyłem, jak byłem policjantem aktywnym. Aktywnym, tak? Bo rozumiem, że bycie w Mensie to nie jest zawód, to jest dodatkowe jakby hobby, to jest jakby pewien pomysł na życie, ale nie da się z tego żyć, więc każdy ma swoją pracę. Tak, to jest wolontariat. Byłeś oficerem policji w stopniu? Podinspektora. Czyli wysoki.
można tak powiedzieć. Dość wysokim. Mhm. A czym się zajmowałeś w tej policji? Jeśli możesz mówić oczywiście, no bo wiadomo, pytanie, czym się nie zajmowałem. Zaczynałem od ulicy. Mhm. Od patrolowca. W Trójmieście? Tak. Gdzie stałeś? Pracowałem w Orłowie. Orłowie. Byłem tam też dzielnicowy. Największa ilość mandatów, to słyszałem. Legendarny policjant Gruźlewski. Tak. Ja właśnie raczej dość szybko stałem się tym, który był dla tych ludzi. Byłem dzielnicowym, a ta Orłowa jest dość specyficzną dzielnicą. Bardzo dużo domków jednorodzinnych, kamienic, tam mieszkają ludzie jakby od wielu, wielu lat. Liceum plastyczne. Tak, nie tylko, i ekonomiczne. I ekonomiczne. No z plastyki akurat znałem ludzi, stąd często bywałem na pięknym molo i przy pięknym klifie, kiedy to molo jeszcze nie było takie popularne, bo teraz to bardzo modne miejsce. Wtedy tam właściwie nikogo nie było kilkadziesiąt. Pamiętasz kilkanaście lat temu? No, zaczynałem w 90. latach. Mhm. Ale wiesz, obchód z wyjściem gdzieś pod plażę albo na molo, no to takie fajne kombo. Fajne kombo, no ale to na molo przecież nie miałeś żadnych zadań. Chyba, że porządkowe, jeżeli ktoś tam palił ognisko albo robił imprezę. Dzielnicowy do dzisiaj właściwie to jest taki gospodarz. On powinien wiedzieć, co się dzieje. Ale znałeś wszystkich? Wszystkich nie, ale wiele osób. Bo właśnie dzielnica była niewielka. Ciężko znać wszystkich na dużych blokowiskach. Ja u siebie nie miałem żadnego takiego dużego bloku. A Janusza Panasewicza znałeś? Nie. U Maksyma w Gdyni. Lady Punk. No. Maksyma znałem oczywiście. No, wtedy był otwarty. Tak, wtedy. Ale tam nie było grzecznie. Ja trafiłem na końcówkę jakby tego lokalu. On już tak po prostu powoli gasł. Podupadał, nie? Tak, tak. Teraz to ruina, zdaje się. Tam się chyba nic nie dzieje. Tak, ten teren chyba sprzedano w końcu. Lubiłeś swoją pracę? Ludzie cię lubili? Bardzo lubiłem, tak. I mam bardzo dobre wspomnienia z policji. I dużo ciekawych rzeczy robiłem, bo wbrew pozorom ja byłem policjantem 28 lat. Kawał czasu. Prawie. Natomiast ja przeszedłem bardzo wiele stanowisk. Mhm. W bardzo różnych miejscach służyłem, tak się mówi. Nie pracowałem. I z każdego coś mogłem wyciągnąć. Pamiętasz jakąś taką sytuację? Wiem, że to trudno jest tak jednoznacznie określić, ale być może z perspektywy czasu i doświadczenia, które masz teraz, taką sytuację, w której ewidentnie w pracy policjanta przydała ci się ponadprzeciętna inteligencja. Czyli wiesz, czyli coś, ja nie mówię nawet o rozwiązaniu jakiejś zagadki kryminalnej, to pierwsze skojarzenie a la Sherlock Holmes, ale choćby w relacjach interpersonalnych z ludźmi. Czy ona się przydawała, czy przeszkadzała? Wiesz, ja wtedy tego nie wiedziałem. Ale może czułeś, że kurczę, na przykład z jakiegoś powodu jest ci łatwiej niż inny. Typu, a, jestem dziwny jakiś, tak? Jakiś dziwak ze mnie. Patrz, dogadałem się z mieszkańcem domu A i pogodziłem go z mieszkańcem domu B na przykład, choć nikomu się to nie udawało. Wiesz, tu wchodzi taki podwójny stereotyp. Ja po pierwsze siebie nie uważałem za kogoś wyjątkowego, no bo policjanci nie mogą. Wiesz, w społeczeństwie też się mówi, policjanci nie są jakby zbyt błyskotliwi czy coś takiego. A ja się nie czułem jakoś bardzo różny, bo prawda jest taka, że kupa policjantów to są super zdolni ludzie, inteligentni, po prostu mega wykształceni, tylko odbiór społeczny jest nieco inny. On się troszkę zmienił. On się wciąż oczywiście zmienia, prawda? Ale generalnie zdecydowanie na lepszy. Więc ja bym mógł stawiać hipotezę na przykład, że szybciej czytałem i szybciej może szybciej rozumiałem, nie niż inni, tylko sam dla siebie. Szybciej łapałem to, co jest w jakichś tekstach. To mi to trochę też pomaga, tak? Jakieś tam pracy dochodzeniowe, śledczej, czy takie koncepcyjne, bo jakieś plany trzeba ułożyć. To może pomagać, tylko jak się nie ma świadomości, że ma się jakiś zasób, no to się po prostu z niego korzysta. Paliłeś wtedy papierosy? Kiedyś paliłem bardzo dużo. No to wyobraź sobie sytuację, że analizujecie jakieś dokumenty i za każdym razem kończysz wcześniej, wychodzisz na papierosa, koledzy dalej je analizują. Zauważałeś takie sytuacje? Albo oni, czy je dostrzegali? Wiesz, ja teraz oczywiście, no, to science fiction, to o co pytam. Nie, no rzeczywiście, jak posiadasz pewien zasób, to jest na przykład też taka pokusa i można z niej korzystać, że możesz sobie trochę poleniuchować, bo ci coś szybciej pójdzie, no to masz wolne. I miałeś tak? Zdarzało się. Tylko nie byłeś ale tego świadomy. To jest straszna pułapka, zwłaszcza jak się na przykład jest takim, też niekoniecznie mówię o sobie, ale jak jest się zdolnym dzieckiem w szkole i nie ma się tej takiej stymulacji, tylko się taki dzieciak leci na równym poziomie ze wszystkimi, w pewnym momencie może się rozleni. A dobra, łatwo mi to przychodzi, nie będę się uczył. A jakim dzieckiem w szkole był Adaś? Rozleniwionym, znudzonym? Do którejś tam klasy było super, tam same czerwone paski, a potem to siadło. Chciałbym w ogóle w czasie naszego dzisiejszego spotkania zrozumieć między innymi korelację pomiędzy życiem a inteligencją i jej, o tym, jaki ona ma wpływ na nasze doczesne bytowanie. Wyobrażam sobie znowu, ja będę takie proste pytania zadawał, że jeżeli jesteś chłopcem bardzo inteligentnym, to wszystko przychodzi ci łatwiej. Nauka historii, nauka języka polskiego, chemii, fizyki, wszechstronność. Szybciej zapamiętujesz liczby, szybciej zapamiętujesz wiersze. No to dlaczego nagle nastąpił spadek w dół? Osobowość.
inteligencja to zwykle jest trochę za mało, trzeba czegoś więcej. Dzisiaj taki ogromny rozkwit przeżywają badania nad inteligencją emocjonalną. Czy ja potrafię zrozumieć własne emocje, cudze, jak się potrafię nimi posłużyć? Samo to IQ to jest nieco za mało, żeby... Owszem, badano korelację pomiędzy ilorazem inteligencji, tym takim płynnym, tym takim w ogólnym tego słowa rozumieniu, a sukcesem zawodowym. Do pewnego poziomu to zwykle pomaga. Oczywiście Amerykanie to zbadali. Wzięli jakąś dużą grupę, zmierzyli im ilość inteligencji, jakie sukcesy i doszli do wniosku, że do któregoś tak zwanego centyla, tak? Czyli gdzieś tam na tej krzywej inteligencji, do któregoś momentu to zaczyna pomagać, a potem może trochę przeszkadzać. Czyli jeżeli dobrze cię rozumiem, wygodniej jest być przeciętnie inteligentnym. Wysoko, ale nie za wysoko, ale to mu wskazują badania. To też... Czyli geniusze mają przeklapane. Ja jestem w ogóle zwolennikiem takiego podejścia, które gdzieś mi kiedyś padło w oczy, że takie kombo, które niektórzy nazywają mądrością, czyli połączenie inteligencji ogólnej i emocjonalnej, plus wiedza i doświadczenie daje to coś. Znaczy to jest ideał. To jest mądrość. Ja to nazywam mądrością. Jestem mądry, jeżeli mam za sobą pewne doświadczenia, mam za sobą pewną wiedzę, którą zdobyłem, czy to w pracy, czy wynikającą z wykształcenia i jakąś tam inteligencję, to daje taką mądrość i ona przychodzi nam też z wiekiem. Czyli no przede wszystkim z doświadczeniem. Tak, oczywiście, jak najbardziej. Słuchaj, no dobrze, ale jesteś w szkole. Rozmawiamy tylko o cenach i szybkości w nabywaniu wiedzy. Ale to mogą być też hobby. Nie wiem, ja słuchałem Modern Talking, a może ty Mozarta. Ja czytałem Pana Samochodzika Nienackiego, a może ty czytałeś Ulysses Joyce'a albo Dostojewskiego. Czy też w ten sposób można zmierzyć inteligencję, że chyba sięgamy po produkty kulturalne z wyższej półki? Chyba byś się zaśmiał, jakbyś zobaczył moją playlistę. Jak byłem młody, miałem podobnie. Ja też miałem Modern Talking na taśmie nagrane. No, ja też na taśmie. Zaraz po Metalice. To prawda. Metallica też była, tak. Tak, więc... Przeszkadzało nam łączyć te gatunki. Tak, dokładnie. Ja do dzisiaj jestem taki bardziej eklektyczny, nie? Gdzieś tam... Na mojej playliście nawet się gdzieś przyplątał Vivaldi. Bo mi wpadł w ucho. A co czytałeś w tej szkole? Czytałeś tylko lektury niechętnie, czy sięgałeś po literaturę wyższą? Książki, no tak od 6 roku życia to pochłaniałem rzeczywiście. A zacząłeś czytać ile mając lat? Około 5. Dość szybko. Płynnie, tak? Samodzielnie. Nie wiem, czy pisać? Płynnie. Pamiętasz? Jak trafiłem do zerówki, miałem 6 lat, już umiałem pisać. Dobrze, jesteś policjantem. Tak jak podkreślasz cały czas, nieświadomym swojej inteligencji, żyjącym zwykłym, zwyczajnym, fajnym życiem w pięknym miejscu, lubiącym swoją pracę, lubianym przez ludzi. Mensa oznacza stół. Tak? Tak. Z łaciny. Zgadza się. No i co się takiego wydarza w życiu Adama, że nagle postanawia zasiąść przy tym stole? Co to było za zdarzenie? Przeglądałem internet i wpadł mi jakiś artykuł na temat mensy i że... Naprawdę, ja dzisiaj nie potrafię tego otworzyć, jakby co się wtedy zadziało, ale... Opisywali, że mensa wróciła do testowania, mieli jakąś tam przerwę i gdzieś tam było, że niedługo sesja w Gdańsku. No to dobra, spróbuję. A dlaczego spróbujesz? Bo cały czas próbujesz mi powiedzieć, że nie czułeś niczego, że nie widziałeś niczego, nie dostrzegałeś, ale z jakiegoś powodu sięgnąłeś po mensę i pomyślałeś o teście. No to jednak podejrzewałeś, że coś tam w tej głowie tak, jest inaczej. No, jakieś to podejrzenie rzeczywiście mogło być. Ale z czego to się brało? Z tego tylko, że szybciej przygotowywały się do zadań operacyjnych, czy coś więcej? Ja nie cierpię w ogóle tego słowa, bo to dzisiaj jest na każdym kroku, ale to wychodzi. Wydawało mi się, że szybciej łączę kropki w robocie. Nie lubię tego wyrażenia, ale ono chyba najlepiej oddaje. Czyli no, coś dostawałem do zrobienia i połączyłem te kropki. Mówisz też o łapaniu przestępców? Nie, niekoniecznie. No, taki problem solving. Jakby w policji jest bardzo dużo takich rzeczy, jest dużo problemów do rozwiązania z różnych powodów. A jesteś w stanie podać jakiś taki przykład, na pewno masz taki w pamięci, kiedy ewidentnie te kropki połączyłeś szybciej niż inni. Konkretne jakieś zdarzenie, konkretny problem. Jak trzeba było zrobić coś z niczego, bo zdarzało się, że na przykład trzeba zadbać o bezpieczeństwo czegoś, tylko nikt nie ma pomysłu, jak to zrobić. A czy to chodzi ci o obsługę jakiejś imprezy, bezpieczeństwo na imprezie, przejazd kogoś nie, ważnego? Nie, niekoniecznie. Na przykład mamy problem z jakimś zjawiskiem, które się pojawiło, a mamy trochę mało sił, trzeba coś wymyślić szybko, szybko, szybko. I ty wpadałeś na ten pomysł? No zwykle coś tam mi przychodziło sensownego do głowy albo kilka pomysłów. Okej, i wtedy szef mówił... Taki przykład... Świetnie, Adam, brawo. Niekoniecznie. Spuszczę na to zasłonę milczenia, różnie bywało.
Okay. To jest naprawdę specyficzna firma. No my też jesteśmy w ogóle specyficzni Polacy. Tak, oczywiście. Czyli zauważałeś, że w pracy sobie radzisz, pojawia się informacja, że będzie egzamin, ruszasz na ten egzamin. Czemu nie? Tak. Czemu nie? No czemu nie? Taka przygoda. Nic mi się bo to wiesz, to też poszedłem na tą sesję testową z takim przemyśleniem, że to jest właściwie zerowe ryzyko. Ja nikomu nie mówiłem, no przecież trzeba ukryć przed rodziną. Co będą wiedzieć, że gdzieś tam się pcham, jeszcze sobie będę pompował ego czy coś. Po prostu po cicho sobie pojadę. Jak się nie uda, no to spoko, nie? Nic się nie stanie, bo będę wiedział, że nie o to chodzi. Ale powiedziałeś mi fajną rzecz. Dlaczego trzeba ukryć przed rodziną? No, fantastyczny pomysł. Ja to ja miałem trochę cykora. To tak na zasadzie, ja nic nie ryzykuję, ale mam trochę cykora. Aha. Tak sam przed sobą, nie? I dobra, nie będę się na razie odsłaniał. A i tak żona tam przejęła jakby ten list od nich, nie? Przejęła żona i znaczy, widziała. No, zobacz, dostałeś list tam, jak już przyszedł wynik. Ale bardziej się asekurowałeś na wypadek porażki, nie dostania się do mesy? Czy bardziej wstydziłeś się, że oni powiedzą, zwariowałeś, Adam? Nie przepadamy za porażkami, nie? A ja jeszcze miałem takie też jakby takie dziwne poczucie, bo nie jesteśmy najmłodsi już, nie? Mhm. Więc ja byłem jeden z najstarszych na tej sali. A to tam są jakieś progi wiekowe? Nie, nie, tylko nie? Jakby tamtym przynajmniej czasie, ja musiałbym sprawdzić statystyki jakieś teraz, dołączali częściej, przychodzili na te sesje młodzi ludzie. Nie, bo mówi się, że głównie młodzi ludzie aplikują do mensy dzisiaj. Bo rozumiem, że nie ma progów wiekowych, ja też mógłbym spróbować. Średnia wieku bardzo poszła do góry w mensie. Poszła do góry? Tak, jest w tej chwili około 35 lat. Okej. Okay. Sporo pod nami. Ta stara mensa to był wiek studencki, ewidentnie. A najstarszy członek mensy w Polsce? Ojej. Ale mniej więcej to są... Bliżej 80. 80. Mhm. A najmłodszy? Do stowarzyszenia przyjmujemy od 16 roku życia. Mam to pytanie zapisane znacznie później, no ale skoro już poruszyliśmy ten temat, to szybko wrzucę. Najmłodsza członkini mensy w Ameryce, bodajże 2-latka. Jest brytyjski chłopiec 3-letni. Sporo jest tych dzieciaków 2, 3, 4, 5-letnich. To dlaczego wy macie taki próg, a oni go nie mają? Ja muszę ich kiedyś pytać, dlaczego to robią. Może to jest dlatego, żeby gdzieś tam słyszano o tych mensach. Wiesz, my jesteśmy stowarzyszeniem takim na prawie polskim, stowarzyszenie po prostu. Więc formalnie i tak nie możemy przyjąć małego dziecka. A druga sprawa, że dobrze, to dziecko dostanie się do mensy. Co dalej? Jakie są tego konsekwencje? Nawet dla tego dziecka, nie chodzi o stowarzyszenie. Aha. Co będzie się działo dalej z tym dzieckiem? Przypuszczam, że to jest bardziej satysfakcja dla jego rodziców na tym etapie niż dla niego samego. I teraz pytanie do tych rodziców, co oni z tym zrobią, bo to jest bardzo duże zagrożenie. Na czym polega to zagrożenie? Że to dziecko na przykład może zostać przebodźcowane, że może zostać wbite w taki schemat, że jak ty jesteś najlepszy, to teraz musisz się nauczyć 5 języków, grać na skrzypcach, jeździć na koniu, pływać, trenować karate, uczyć się matematyki wyższej i te dzieci mogą utracić dzieciństwo. I być nieszczęśliwe. Jako adwokat diabła zapytam, ale przecież na Zachodzie bycie członkiem mensy jest powodem do dumy. W Polsce różnie z tym bywa. No to przecież chyba też... Na Zachodzie też różnie z tym bywa. Też różnie. Tak, to mensa przechodziła bardzo różne kryzysy. Jakby to też nie jest tak, że tam to jest taka krzywa wznosząca, że jest tylko cudownie. Naprawdę różnie bywa, bo jest różny odbiór. Często to wynika z niezrozumienia, co to jest za organizacja. No, stowarzyszenie, to już zrozumiałem. Ludzi ponadprzeciętnie inteligentnych, do którego dostajesz się. Adamie, który to był rok? 2017, całkiem niedawno. Całkiem niedawno. To szybka kariera. I co robiłeś początkowo w mensie? Bo ty od razu zacząłeś pełnić jakieś funkcje. Mam nawet chyba zapisane, mój miły. Czy ty przypadkiem nie byłeś arbitrem sądu koleżeńskiego? Przez chwilę byłem. Rzeczywiście. Na czym polega działanie sądu koleżeńskiego w mensie? Oni mają takie... My mamy. My. No dobrze. Ja mówię o nich, bo to jest oddzielna władza, tak? To jest jedna z władz stowarzyszenia. Rozumiem. Jedną z władz jest zarząd, drugą komisja rewizyjna, najwyższą walne i jedną z władz jest właśnie taka jak w tym, w cudzysłowie, normalnym świecie władza sądownicza, to tutaj mamy sąd koleżeński. Oni, ich zadaniem jest badanie na przykład zgodności naszych wewnętrznych regulacji z prawem krajowym i ze statutem, czyli to jest taka... Jakby, ale to nie jest sąd koleżeński. To oni się też tym zajmują, czyli jakby naszym wewnętrznym prawem, ale też różnego rodzaju sporami. Właśnie powiedz, jak mogą wyglądać spory w mensie? Znaczy, w sensie, co jeden członek stowarzyszenia może zrobić drugiemu członkowi stowarzyszenia? Klasyczny obywatel może, nie wiem, dokonać kradzieży w sklepie, może dojść do pobicia, defraudacji pieniędzy. No wiesz, możemy zrobić całą masę przestępstw, przewinięt jako policjant je znasz.
jakiego rodzaju przewinienia mogą być w mężu? Właśnie o nich powiedziałeś. To tak jak w normalnym życiu. No, różnie to jest. Ukraść IQ? IQ nie, ale kolega koledze, no oczywiście to się nie zdarzyło, ale może mu ukraść telefon. Nie zdarzyło się? Nie, takie rzeczy nie generalnie rzeczywiście jakby poziom przemocy tej fizycznej taki jest właściwie żaden. To się kłócimy się strasznie, po prostu inteligentni ludzie się kłócą na takim poziomie, to jest aż wyczerpujące. Podaj przykład jakiejś kłótni. O coś, ale co, kłócicie się o politykę jak wszyscy Polacy, czy kłócicie się... Nie wiem, o jakąś uchwałę, ale to są takie kłótnie epickie, nie? Że wtedy idzie bardzo dużo słów, takich połowa słownika wyrazów obcych. Zdarzają się niecenzuralne? Rzadko. Rzadko. Właśnie to jest to, kolejny stereotyp, przegadajmy go. No właśnie. Jakby... Ludzie inteligentni dużo przeklinają, tak słyszałem. Ja też przeklinam, natomiast jakby w kontaktach w stowarzyszeniu raczej nie. Jak nie ma potrzeby, to... Ludzie inteligentni ze świata artystycznego, pamiętam współpracę w Teatrze Ateneum, chyba przy ostatniej inscenizacji Wielkiego Mistrza Kazimierza Kuca miałem zaszczyt grać w tej sztuce, Czaszka z Konemary. Pan Kazimierz naprawdę przeklinał. Naprawdę przeklinał, ale przeklinał pięknie. Przeklinał niebanalnie i przeklinał tak, że aż chciało się, żeby klął jeszcze więcej. Czyli, bo kląć może trzeba umieć. Czyli to nie jest tak, że wy klniecie inaczej, jeżeli już... Nie, jakby każdy ma swoją dynamikę taką, nie? Niektórzy w ogóle nie przeklinają. W stowarzyszeniu znam kupę ludzi, którzy w życiu prywatnym czy w stowarzyszeniu nigdzie nie przeklinają, bo nie widzą takiej potrzeby, nie czują tego. Ale powiedziałeś, że epickie kłótnie, no to jak wygląda ta epika? To jest jak mównica, jak Mussolini, jak Hitler przemawiając, jak to wygląda? Jak jedna osoba drugiej odpowiada i masz po prostu tak jakbyś jakąś powieść czytał i to w odcinkach. Jakbyś policzył słowa w argumentach, to ich będzie około 1000. Okej, ale wierszem nikt nie mówi. Jeszcze. Jeszcze nie. Ale rozumiem, że są takie... Ale mamy osoby, które piszą wiersze, piszą książki, są też tacy, jakby mamy literatów troszeczkę. No macie reżyserów, Wojciech Adamczyk, wspaniały reżyser, jest członkiem Mensy. Ale oczywiście, że tak. No wiem, jest na Wikipedii, więc można potwierdzić. No nie, no potwierdzam, też mam zaszczyt znać pana Wojciecha. Proszę, od samego początku jest. Od samego początku. Tak. Czyli epickie kłótnie, ale wracając do tego jeszcze sądu koleżeńskiego, nie wiem, czy możesz, no pewnie nie możesz, no ale spróbuję. Pamiętasz, czy zdarzyło ci się, może o jakimś mniejszym przewinieniu, żebyś mógł przyłapać kogoś na czymś? Miałem to szczęście, bo dla mnie to jest ogromne szczęście, że jak sąd koleżeński nie ma nic do roboty i kiedy ja byłem w tym sądzie, to ten sąd nie miał nic do roboty. Szczerze? Nie wierzę ci. Poważnie. Generalnie sąd miewa do roboty coś tam, bo gdzieś tam doszło do... Ale po pierwsze, to też jest tak, że jakby te procedury nie są takie na zewnątrz wyciągane. To rozumiem. Rozumiem, że nie możesz podać być może konkretnego przykładu. Bardziej chodziło mi o żart, że na przykład jeden z członków oskarżył drugiego o kradzież myśli. Nie. Wiesz co chodzi? O kradzież frazy. To jest moje zdanie. Ja je napisałem 12 lat temu, a ty użyłeś go teraz w trakcie spotkania. Nie, z czymś takim się nie spotkałem. To ale to, nie, trzeba by sprowadzić poprzednich prezesów, bo też, wiesz, ja jestem taki trochę świeżek. Okay. Więc nie prześledziłem całej historii, ale nie sądzę. Nie. Prezesura. Mówisz, jestem świeżakiem, świeżym prezesem, w Mensie od całkiem niedawna, a jednak kariera w ramach stowarzyszenia bardzo szybka i bardzo spektakularna. Jak się zostaje prezesem Mensy? Wybierają wszyscy? Ilu jest członków w Polsce? W tej chwili... Mniej więcej. No, powiedzmy 2500, tak średnio. I oni wszyscy mają prawo głosu? Mają prawo głosu, natomiast frekwencja wyborcza jest niższa. Dużo niższa. Niższa, tak? Powyżej tak. 50%? Dużo poniżej. 20%? No, powiedzmy, że 350 do 400 osób głosuje. Te 400 i rozumiem, że większość demokratyczna. Tak? Demokratyczna. Zwykła większość. Zwykła większość wybiera się ze wszystkich członków, czy z tych zgłoszonych, z kandydatów? Ze zgłoszonych kandydatów. Ilu było, jak byłeś? Dwóch. Z waszej dwójki te 400 osób wybierało prezesa. Tak. Zostałeś prezesem. Czy musiałeś tworzyć koalicję, dyskutować, rozmawiać, namawiać, rozdawać stołki? Rzeczywiście jest tak, że zdarza się, że tworzymy tak zwane bloki wyborcze. Ja byłem też w zarządzie przed prezesurą, byłem członkiem zarządu. Wtedy tworzyliśmy blok wyborczy, tym razem tak nie było. Podchodziłem do tego z marszu. Ale to też nie jest tak, że no, tak jak widzisz, no, dwóch kandydatów, że ta idea wolontariatu w Polsce jest bardzo silna i że tłumy się pchają do takich funkcji. No bo jednak to jest funkcja wolontaryjna, czyli niepłata, poświęcasz własny czas, własną energię.
własną inteligencję. No dobrze. Z niej korzystasz cały czas, jak z tlenu. Ale wiesz co, Adam, pytam cię, bo jednak no też dzięki temu, że jesteś prezesem, jesteśmy teraz tutaj razem. Czyli ta funkcja też coś daje, tak? No, pewną rozpoznawalność, pewne istnienie. Stąd moje pytanie, ilu było kandydatów i jak wyglądają wybory, no bo to jednak wydaje mi się jest jakaś nobilitacja, czy nie jest? To zmieniło twoją sytuację w momencie w postrzeganiu ciebie przez innych członków stowarzyszenia? Tak, ale nie wiem, czy na lepsze, czy na gorsze. To trzeba by zrobić ankietę. Albo popytać tych czujesz? Różnie. Odpowiem tak, jak odpowiadają wszyscy wykładowcy na psychologii. To zależy. Niektórym odpowiada kierunek, w którym idę, niektórym nie. To jest, wiesz, no w takich organizacjach to jest tak, jak na tym weselu. Jeden wolałby wódkę, drugi whisky. Trzeci chciałby zjeść galaretkę, a nie tego kurczaka. I jakby tu się chyba niewiele różni. Wtedy podąża się za autorytetem, prawda? To tak jak jest w teatrze, wiesz, jak jest wybitny, wielki dyrektor teatru, który ma czasami inną wizję niż gwiazdy występujące w tym teatrze, to gwiazdy za nim podążają, bo wierzą w niego. Czyli podążają za autorytetem, za jego wizją. Chyba to jest twoje zadanie, nie? Żeby pociągnąć za sobą ludzi, nawet którzy nie do końca są przekonani co do twoich Po prostu pomysłów. Poprowadzić tą organizację, nie? Bo to jest jakby ten basic jest taki kluczowy, żeby nie doprowadzić do jakiejś niefajnej zapaści. Żeby ten wagonik ciągnąć, tak? Parę lat jesteś już w MES-ie. Po co ci to w ogóle? Dzisiaj też byś poszedł na ten sam egzamin w Gdańsku? Jest to tak, chyba taka też potrzeba posiadania czegoś dodatkowo dla siebie. Jak się tyle lat pracuje w jednej organizacji i gdzieś jest zamknięty w takim jednym środowisku, no to ja gdzieś podświadomie poszukiwałem czegoś, gdzie mogę przynależeć. Taka potrzeba chyba też trochę akceptacji. Ciekawe, bo mówisz pacyfistyczne środowisko, czyli jakby pewne zaprzeczenie policji. Policja może być pacyfistyczna, ale z założenia no, też nie jest pacyfistyczna. Nie? Czyli jakby troszkę biegun północny i południowy. W jakimś sensie. No takie może takie też uzupełnienie braku rzeczywiście. Jak tak na to spojrzeć, czemu nie? Powiedziałeś, że to są elaboraty epickie kłótnie, ale dobra, liznęliśmy, ale gdyby można było jakoś bardziej szczegółowo. Spotykacie się, macie spotkania, choć wiem, że nie wszyscy członkowie w nich uczestniczą, bo żeby zostać członkiem MES-y trzeba zdać egzamin, potem uiszczać opłaty członkowskie, ale obecność w tych grupach nie jest obowiązkowa. Ale jak się już spotykacie, to o czym rozmawiacie? Jakie są wiodące tematy? Nie wiem, przyjdziecie z głupszych? Nie, nigdy. To jest w ogóle jakiś... Przepraszam, nie macie poczucia wyższości? Nie. I właśnie to jest to, co ja czasami żałuję, że to się tak nie przebija do takiej świadomości Masz społecznej. Okazję. Że my naprawdę nie jesteśmy bandą buców, że to nie jest tak. Założyliśmy sobie stowarzyszenie, żeby się poczuć lepszy, żeby sobie dopompować ego. To jest jakaś, no nie wiem, to jest jakiś kosmos. My jesteśmy nadal fajnymi ludźmi. Po prostu weź sobie wyobraź, że mamy stowarzyszenie ludzi wysokich. Bo to też jest cecha indywidualna, prawda? I progiem wejścia jest 1,80 m. Zobacz, jakie by było inne postrzeganie. Ja jestem dość wysoki. Czy to znaczy, że ludzie będą na mnie pokazywać, o jaki but, bo jest taki wysoki? Mam taką cechę. IQ też jest cechą. Możemy założyć sobie stowarzyszenie ludzi o niebieskich oczach. Po prostu to jest jakiś nasz łącznik. Tak? To jest takie też, było takie założenie tego na początku samego stowarzyszenia, żeby coś ich razem łączyło. Oczywiście ta pierwsza misja już troszeczkę się, ta pierwsza wizja tych założycieli, tych dwóch panów w Wielkiej Brytanii się nieco zmieniła. Wyewoluowała. Na początku oni chcieli, żeby MES-a była think tankiem dla brytyjskiego rządu. To się częściowo udało, ale nie przez MES-y. Po prostu tam jeden z jakichś ważniejszych członków brytyjskiej MES-y zakładał Centrum Adama Smitha, coś takiego. Nigdy w żadnej dyskusji nie przebiło się do mnie nic takiego, że ktoś z naszych ludzi się wywyższa, że chce się poczuć lepszy od innych i jeszcze do tego ciśnie po tych ludziach, którzy nie są naszymi członkami. Mało tego. Jak sobie weźmiesz te 2%, to można policzyć, ilu Polaków mogłoby śmiało do tego stowarzyszenia dołączyć. 700 tysięcy, nie? Tak. No, z 38 milionów 2%, no, mnóstwo ludzi. 700 tysięcy, dobrze liczę? Nie wiem, bo ja tam nie jestem zbyt dobry. Ja. A wiesz, że ja też nie? Tak, ty? Tak. Przecież tam są liczby, bryły, figury. Ja nie lubię matematyki. Nie miałem do tego szczęścia. A ja doceniam, nie lubię, ale doceniam. Nie miałem szczęścia w szkołach do matmy po prostu, no jakby nie chwyciło. To też czyli bardziej humanista, tak? Tak, ten puzelek nie wskoczył mi kiedyś na właściwe miejsce, a cała reszta potem się nie dopasowała i dzisiaj z matematyki to na takim poziomie, co potrzebuję. No wiesz, my tak naprawdę nie rozumiemy, po co uczymy się matematyki, a ona uczy nas w gruncie rzeczy logicznego myślenia i potem bardzo się w życiu przydaje. Nawet jesteśmy świadomi, jak bardzo i nawet jak wydaje ci się, że nie umiesz, to i tak bardzo wiele się nauczyłeś. Chcę jeszcze wrócić do tego postrzegania tych, w cudzysłowie, mniej inteligentnych. Wiesz co? Okej, rozumiem, że nie zakładacie stowarzyszenia po to, żeby się wywyższać, ale jednak
macie przewagę nad dużą częścią populacji, jeżeli chodzi o wyobraźnię, zrozumienie konsekwencji, analizę, łączenie kropek, o których mówisz, i ludzka głupota, brak wykształcenia, chamstwo może irytować. I macie do tego pełne prawo. Nie dlatego, że czujecie się lepsi, tylko po prostu wiecie i rozumiecie więcej. Widzicie, że pewne zachowania doprowadzą do pewnych rzeczy, bo rozumiecie konsekwencje. Wtedy człowiek mądry, inteligentny ma problem z zaakceptowaniem nieuchronności, widząc, do czego to zmierza i widząc, że ci ludzie dookoła tego nie rozumieją. Wiesz, o czym mówię? O tego rodzaju irytacji. Nie trzeba być w mensie, żeby to mieć. Tylko wiesz, to też dochodzą do tego emocje, nie? A my na bardzo różnym poziomie emocjonalnym funkcjonujemy i jakby to też nie do końca to się jakby musi wiązać z inteligencją. Jak gdzieś tam z perspektywy wieku, czasu, z wieloma rzeczami się jakby pogodziłem, albo stwierdziłem, dobrze, bo tak już jest. Tak już jest, trzeba się... Jak ja tego nie zmienię, to tak będzie. No i tyle. Po prostu. To, co mogę, to zmieniam. Czyli... Zamiast gdzieś tam narzekać albo, nie wiem, na siłę burzyć mury, no to może zróbmy coś, co pomoże, tak? Co będzie dobre. No jak idziesz do sklepu, nie musisz się gryźć czasem w język, jak słyszysz głupoty, albo nie... Wiesz, o czym... Ja już teraz wychodzę z męsy. Ja już teraz mówię o ludziach inteligentnych, o ludziach wykształconych, o ludziach, którzy przeczytali ileś tam książek. W konfrontacji czasami z głupotą nie jest łatwo. Tak, ale wiesz, głupoty czasami popełniają też ludzie inteligentni. To prawda. Tak, i to takie prawda. Spektakularne. I, to prawda. I to znowu niekoniecznie zachodzi korelacja. Bo często też podejmują ryzyko. A kiedy mają do czynienia z marazmem, z takim nihilizmem, wynikającym również z głupoty, no to wtedy burzy się krew czasem, nie? Nie miewasz takich sytuacji. Przy czym ja bym bardziej definiował tą głupotę jako głupie zachowania, a nie to, że ktoś gdzieś tam ma ten niski ilość inteligencji. To też no, niekoniecznie to jest jakaś wielka zależność. No, bo, wiesz, no ja też mnóstwo głupot w życiu popełniłem. W sensie rozumienia konsekwencji, wiesz, chyba tutaj do tego się przydaje inteligencja bardzo, nie? Że wiesz mniej więcej, jakie zadania, jakie kroki, które przedsięwziąłeś, do czego one z grubsza doprowadzą. Tak rozumiem też inteligencję. Tak, ale to, co powiedziałeś, to jest trochę, wychodzi już poza tą taką naszą płynną inteligencję, czyli tą umiejętność rozwiązywania tych zadań. Ja wiem, no próbuję z tego wyjść. Tak, troszeczkę wchodzimy w tą jednak emocjonalną. No bo to też inteligencja. Ona jest bardzo ważna. Dzisiaj się mówi, że ona jest bardziej przydatna człowiekowi niż ta inteligencja ogólna. Oczywiście, mieć kombo to po prostu... Czyli powinna powstać męsa emocjonalna. Bardzo ciężko się to mierzy, tą emocjonalną. Są formularze, ale... To... Są? Tak, są kwestionariusze. A mierzy się błyskotliwość? Właściwie nie, ale kwestionariuszy do mierzenia inteligencji emocjonalnych jest kilka. Okay. Jest takich nawet się spotkałem z takim, który mierzy zdolność do rozpoznawania emocji. Rozpoznawania emocji. Tak. Wierzysz w te formularze? Wierzysz w te wszystkie testy? Bo to zawsze jest kontrowersyjne trochę, nie? Teraz się tego uczę, więc tak, wierzę w to. Wierzysz. Przy czym też wierzę, że niektóre z nich mogą dać zafałszowany obraz, ale to znowu, no, jeżeli ty bierzesz udział w badaniach, i chcesz sam siebie oszukać, no to dostaniesz oszukany wynik, prosto. No wiesz, tak jak nie robi się niektórych badań po kawie, kiedy masz podniesione ciśnienie, to jest wiadomo. No, każde badanie możemy zafałszować. Tak, i możesz wytworzyć obraz siebie jako super człowieka, który ma same zalety, to wpisać i psycholog da opinię, że no, jest na bardzo wysokim poziomie. Dobry psycholog powinien po krótkim, godzinnym wywiadzie stwierdzić, że jest dokładnie odwrotnie. Dokładnie, masz rację. Od tego są psychologowie. Powiedz mi, ile przeciętnie IQ ma człowiek? Przeciętnie. Jest jakaś... 100. Zawsze 100. 100 to jest średnia i ona jest określana w populacji i dla danego wieku. Jeżeli 100 to dobrze? 100 to jest średnio. Czyli okej, można z tym żyć. Tak. Wiesz, jak wygląda krzywa Gaussa? Tego typu parametry jak wzrost, jak kolor oczu, jak no, inteligencja, one się w populacji rozkładają mniej więcej, wyglądają jak dzwonek. Taki, wiesz, tą szerszą częścią do dołu. Aha. Po lewej stronie są bardzo niskie wyniki, ich jest bardzo mało. Potem ta krzywa idzie do góry. Najwięcej jest w środku, czyli to jest tych średnich. Powiedzmy, że średni wzrost w Polsce to jest 175 cm, czyli to będzie ta średnia najwięcej, a potem znowu opada w dół. To są coraz bardziej inteligentni, jeżeli chodzi o IQ. Czyli w cudzysłowie ci nienormalni. Powyżej normy to też nie jest norma. Polscy psycholodzy, jak gdzieś tam dostali testy ze Stanów Zjednoczonych, robili polską adaptację, no to się mierzy tam powiedzmy 2000 osób, określa się średnią i ta średnia to jest 100. Wszystko, co schodzi w prawo i w lewo, to są odpowiednie wartości przypisywane. Tam jest tak zwane odchylenie standardowe, co 15 punkcików.
się zaznacza takie kreseczki. No i my wchodzimy wtedy w te nasze 2%. A powiedz mi, wiadomo, ile w Polsce ma niezbadana jest ta osoba z najwyższym współczynnikiem wyrazu inteligencji? Te testy mierzą do pewnego poziomu. Po prostu nie ma na kim tego znormalizować. Ja sobie jestem w stanie wyobrazić, że są osoby, które mają powyżej 160, tylko trzeba mieć taki test, który to zmierzy, ale żeby mieć taki test, to trzeba znaleźć taką grupę kontrolną, gdzie będzie więcej takich ludzi, żeby ich porównać. Można założyć, że są też u nas osoby, które wyszły poza skalę. I my wtedy dajemy wynik z plusem i tyle. 160 plus. Na przykład 160 plus, tak. Okej. Takich osób jest kilka, myślę. Tak, takich może być. Jak patrzysz teraz na mnie, czy jesteś w stanie stwierdzić, że jestem osobą inteligentną, czy nie? Czy jak na przykład, biorę siebie za przykład, ale dotyczy to wszystkich. Pana motorniczego, pana konduktora, którego spotkasz za chwilę w pociągu. Byłbym od tego daleki. Moim zdaniem byłoby to nieprofesjonalne. No jednak inteligencja się mierzy testami. Są pewne predyktory. Jesteś aktorem, więc ty masz dość fajnie rozwinięte pewne obszary mózgu. Ty masz dobre zapamiętywanie, bo musisz znać teksty. Zapamiętywanie wchodzi też w inteligencję. Mogę zakładać, że masz dobrze rozwiniętą pamięć długotrwałą i że potrafisz ją szybko przywołać. To jest wielka tajemnica. Wiesz, że nie gramy na przykład sztuki, 100 stron tekstu na pamięć, gram główną rolę, nie gramy jej rok. Siedzę w domu, nie pamiętam ani jednego zdania. Czytam raz, idę do teatru i gram 3-godzinne przedstawienie na pamięć. Jest to coś absolutnie nieprawdopodobnego. Kompletnie nie jestem w stanie tego zrozumieć, jak się to odbywa. Gdzie jest ta szuflada, która się otwiera? Tak, bo mamy takie fajne miejsce właśnie w mózgu, gdzie jest coś przechowywane, ty tego przez pewien czas nie potrzebujesz, to ci w ogóle ucieka ze świadomości, ale to tam siedzi. Masz taki magazyn i ty masz taką zdolność, żeby ten dysk twardo odpalić, dosłownie podłączyć go i pff, już jest. No to jest jedno, ale też na przykład doświadczenia życiowe, podróże po świecie, tak? To wszystko nas buduje, tak? Tak. Świadomość. Czyli patrząc w oczy, tylko w oczy, nie jesteś w stanie tego stwierdzić. Musisz z kimś pogadać, tak? Pobyć. Na przykład, tak. Ale to też za mało, wiesz, to się można jakby... Widzisz, to są czasami takie drobne różnice, typu ja z kimś rozmawiam, ale ty masz zasób wiedzy, ale ty mądrze rozmawiasz, pewnie by się do mężczyzny dostał. Niekoniecznie, on może mieć, wiesz, ten wynik na przykład graniczny, bo on jest po prostu ustalony w jakimś miejscu. Czyli kolega będzie miał bardzo wysoki rys inteligencji, ale to nie będzie 130, 124. Mhm. Dużo powyżej średniej, ale nie ma tego progu wejścia. No wiesz, bo też te testy są specyficzne, tak? Ja znam ludzi, moim zdaniem, cywila, niezwykle inteligentnych, którzy mają problem z tymi testami, bo mają problem z bryłami, z geometrią, z abstrakcją, mają inny rodzaj inteligencji. Takie argumenty też się pojawiają. Ja to spokojnie znalazłbym się w mensie, ale te testy są nie dla mnie. Czy to jest stowarzyszenie ludzi najinteligentniejszych, czy najinteligentniejszych w pewnym obszarze? Mówi się na przykład, że głównie są tam informatycy i przedstawiciele IT. Jest ich dużo. Próbowałem jakby porozmawiać z ludźmi, jak to wyglądało i czasami są takie odpowiedzi, no jestem dobry w programowaniu, ja jakby łapię te wszystkie, widzę te wzorce, te schematy, no to postanowiłem, że dlaczego mam nie spróbować, tam są też tylko właściwie różnego rodzaju zadania. Jest, w pracy wykonuję zadania, Mensa ma jako testy pewnego rodzaju zadania, sprawdza się, hop, skoczyło. A teraz pytanie, ilu policjantów poszło na testy, nie? Do niedawna było 3. Jestem emerytem, więc zostało 2. Bo też jest taki brak wiary w siebie. A jestem przekonany, że jakbyśmy poprosili pana komendanta głównego, żeby był jeden wielki, tutaj na tym stadionie jesteśmy blisko, grupowy test dla policjantów, to mnóstwo z nich by się dostało, bez problemu. Nie mam takiej pewności w kwestii aktorów. Ale w moim zawodzie nie trzeba być wcale szczególnie inteligentnym. Mi się wydaje, że gdzieś mi wpadł taki artykuł, że artyści bardzo często są bardzo inteligentni. Artyści w szerokim tego słowa znaczeniu. Są wrażliwi, wiesz, są często oczytani, bo to jest ich praca. Wrażliwość, wysoka empatia, która, uwaga, kolejne badania koreluje z inteligencją. Wysoka empatia. Tak. Chociaż nie wiem, czy w drugą stronę, typu jak ktoś ma super wysoką empatię, na pewno mu to IQ wyjdzie wysokie, ale może tak być. Dobrze, Adam, a powiedz mi, jeżeli załóżmy, wyjdzie mi w teście 124, a bardzo bym chciał być w mensie, mogę przystąpić, rozumiem, jeszcze raz do testu, czy to jest test raz w życiu? Nie, przyjęliśmy taki rok przerwy. Po roku mogę zrobić. Żeby po prostu mózg zapomniał tego. No. Mam pytanie, mózg zapomina, czy... Mogę szkolić mój mózg? Czy mogę pracować nad moim IQ? Czy mogę je podnieść? To jest ciekawy temat, bo generalnie nasza inteligencja od właściwie urodzenia cały czas rośnie. Ją można nawet podbijać przy odpowiednim środowisku. Ten czynnik środowiskowy jest super ważny. I dobrze zaopiekowane, zadbane dziecko
mniej więcej mu się rozwija inteligencja z różnych źródeł pochodzi. Powiedzmy, że to jest wiek adolescencji, tak? Wchodzę w dorosłość. I tu jest taki stop tej inteligencji ogólnej, ona później nieco może spadać nawet. Aha. Wręcz powinna, no mózg się starzeje. Ale za to w górę nam idzie ta inteligencja skrystalizowana. Czyli ten nasz bagaż doświadczeń, wiedzy, tego wszystkiego, co po drodze łapiemy. To akurat można rozwijać do końca życia. Zobacz profesorów jakichś uniwersyteckich, nie? Aha. Zobacz, jak oni do późnej starości są super błyskotliwi, jak oni mówią, ale oni cały czas pracują. Mózg jest jak mięsień. Jakby, tylko że chodzi o to, że możesz go utrzymać w świetnej kondycji. Ja nie wiem, czy ty sobie tą ogólną podbijesz. Na szczęście testy inteligencji, te przez nas stosowane, przewidują to. Czyli normy są układane dla określonego wieku też. Inny test dostanie 20-latek, a inny ja? Nie dostaniemy te same testy, ale ty jesteś w innych normach. Jakby to wytłumaczyć. Inaczej będą liczone moje odpowiedzi. Inaczej liczone, twoje odpowiedzi będą dostosowane do twojej grupy wiekowej. Czyli będzie mi trudniej. Nasze procesy nieco zwalniają, tak? Im jesteś starszy, tym troszeczkę to wychodzi wolniej. Taki, nie wiem, 19-20-latek mu po tych neuronach szybciutko skacze i on te testy właściwie powinien szybciej wypełnić, a jednym z elementów testu jest czas. Dostajesz ileś tam zadań i jest stoper. I w pewnym momencie psycholog mówi stop, przerywamy, przewracamy kartkę. No to teraz jak ty dasz sobie radę z tymi testami, ale no nie zdążysz, no to... Wiesz, jakieś kryterium trzeba przyjąć. No to przyjęto takie, że dobra, tu się nie wyrobiłeś, ale doszedłeś do tylu testów, to znaczy, że w takiej normie się mieścisz. Czyli rozumiem, że to IQ można zwiększyć. Mam 124, a potem mam 137. Nie, właśnie my mierzymy to... bo to takie czyste IQ, ten taki czynnik G, który jest taką najpopularniejszą definicją tej inteligencji płynnej. Ten czynnik G, który odpowiada tylko za to takie myślenie w zakresie rozwiązywania obrazków, ona nie powinna ci iść do góry w dorosłości. Mhm. Idzie ci ten inny czynnik. A kwestia dnia? Chodzi o różnicę w wynikach. Przykład, gram spektakl we wtorek, jestem w świetnej formie, gram go płynnie, dobrze, świetnie pamiętam tekst, improwizuję, pozwalam sobie nawet na jakieś żarty ze sceny. W środę jestem w gorszej formie, nie mogę zapamiętać tekstu. Oczywiście. Jestem tym samym aktorem, z tym samym talentem lub jego brakiem, natomiast gram dużo gorzej. Analogicznie prowadzę program w telewizji, wiesz, danego dnia jestem wyspany i robię tak, rozmowa, innego dnia gorzej. Kondycja psychofizyczna rzeczywiście może mieć znaczenie, tylko nie w tym sensie, że ty możesz sobie podbić IQ, tylko po prostu jak jesteś w gorszej kondycji, ten wynik może być gorszy. To się może zdarzyć. Jesteś niewyspany, jesteś zdenerwowany, jesteś w ogóle w dużym stresie. Za wysoki stres, zwłaszcza długotrwały, przeszkadza. Czyli nie zawsze ten wynik jest miarodajny. Może tak się zdarzyć. A powiedz mi, a jakieś metody na trening mózgu? Ja słyszałem o tablicach rejestracyjnych. Nawet nie wiem, czy ktoś z Mensy mi tego nie podrzucił. Jeździsz w korku, nudzisz się, liczyć, sumować, mnożyć. Widzisz tablicę rejestracyjną. Ja słyszałem o Sudoku. Że to dobrze ten mózg cały czas rozgrzewa. Że to dobrze wyćwiczy. Zresztą też lubię Sudoku. Jakby to takie czasami, żeby sobie mózg zająć. Coś jeszcze? Jestem zajęty, że na te rozrywki książka. No. Chociaż ostatnie książki to tylko podręczniki. Ale te rejestracje, to słyszałeś o tym? Nie. Nie. Masz 24,57. 24 plus 57. 57 minus 24. 24 razy 57. A... Bardzo ciekawe. I mózg cały czas, wie, pracuje. Czemu nie? Ja akurat nie jestem fanem liczenia, więc... Ale chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby ten mózg, wiesz, aktywować, żeby on był aktywny. Zresztą bardzo często się o tym mówi, to bardzo ładnie podałeś przykład z profesorami. Rzeczywiście, jeżeli ten mózg jest cały czas trenowany, on cały czas intensywnie działa, to wtedy ten wiek metrykalny nie ma takiego dużego znaczenia. Okazuje się, że ten 70-80-latek może mieć błyskotliwość 30-latka. Pod warunkiem, że jest w treningu umysłowym. Jest tak. Tak, oczywiście. Dobrze, słuchaj, inteligencja. Słowo, które znam od dziecka. Inteligentny chłopiec, albo nim, wiesz, to zawsze to było traktowane jako plus. Jako coś dodane, jako coś, co ułatwia życie. No, inteligentnym łatwiej. Czy można byłoby postawić znak równości między inteligencją a mądrością życiową? Chyba za mocno byłoby to powiedziane. Bo mądrość ta życiowa, to wymaga czasu w wieku, nie? Znak równości postawimy, ale jak dojdziesz do pewnego etapu w życiu. Chociaż mówi się mądre dzieci, tak? Ale dla mnie taka prawdziwa mądrość to też przychodzi z czasem. Czyli nie ma tego znaku równości. Musisz dodać do tej inteligencji jeszcze doświadczenie. Wtedy można by było ewentualnie, tak? Ale to znowu, każdy sobie sam definiuje. To jest moja własna definicja robocza mądrości, że jak siebie widzę w wieku 20 lat, to nie uważam, że byłem mądry. Mogłem być inteligentny. Ale wtedy myślałem, że jesteś mądry. Dzisiaj uważam się ciebie za... Inaczej, dzisiaj przynajmniej wiem, czego nie wiem. Ładne. Tak.
Czego nie wiesz? Mnóstwo rzeczy. Czy inteligencja może pomagać w tym, żeby uświadomić sobie, że już pewne rzeczy nie są ważne? Że nie musisz na siłę czegoś osiągnąć? Że nie musisz na siłę czegoś wiedzieć? Uważam, że nie. Bardziej mądrość. Mądrość. Życiowa, tak. Takie doświadczenie. Taki mój własny przykład. No, w tej chwili nadal się intensywnie uczę, ale ja sobie wybieram, co jest dla mnie najważniejsze, czego ja będę potrzebował. Ja już nie jestem na etapie, że dobra, to łykam całą wiedzę, po prostu wszystkie książki przeczytam, zajeżdżę się, no bo tak trzeba, nie. A co studiujesz? Psychologię. Który rok? Trzeci kończę. Po co? Dla siebie. Gdzieś potem chciałbyś to wprowadzać w życie? Myślę, że tak. No, co chciałbyś robić? Diagnostyka i terapia. Czyli terapią chciałbyś się też zająć. Mm-hmm. Czy to też może być dowód na inteligencję, że jesteśmy facetami pod 50, a chcemy się cały czas rozwijać, chcemy się uczyć, chcemy iść do przodu jak 30-latkowie. Że znowu metryka nie ma znaczenia. Tak, i to chyba dobrze nas świadczy. To jest ta taka już najwyższa potrzeba, nie? Ten samorozwój. Chciałbym obalić parę stereotypów, które narastają wokół inteligencji, wokół męsy. Słynne badania amerykańskie. Amerykanie badają wszystko, więc mamy do tych badań spory dystans. Ale pierwszy stereotyp. Mówi się, że inteligentny analfabeta z dużą zdolnością do analizy problemów mógłby zostać członkiem męsy. Wiesz, testy, które są u nas stosowane, są tak zwane neutralne kulturowo. No rzeczywiście, właściwie twoim zadaniem jest tylko rozwiązanie tych zadań, które tam są logicznych. Więc te obszary mózgu, które są odpowiedzialne za mowę, nie muszą w tym brać udziału. Czyli analfabeta teoretycznie mógłby zostać członkiem męsy. Tylko zdefiniujmy analfabetę. Osoba, która nie zna języka polskiego? No. Czy no to może być obcokrajowiec? Tak, mamy obcokrajowców, którzy niekoniecznie znali język polski. Nam wystarczy, osoba, która nie umie czytać i pisać, ale umie rozwiązywać problemy, no, mogłaby uzyskać odpowiedni wynik. Załóżmy, że jest to Polak. Tak, no jeżeli ktoś nie odebrał wykształcenia, może nadal być inteligentny. No nie, no to jest bardzo, no tak. To jest bardzo ciekawe, tak. Bo ja próbuję dzisiaj zrozumieć, czym jest inteligencja, że to niekoniecznie jest wiedza, że to też jest, rozmawialiśmy o mądrości życiowej, o doświadczeniu, o błyskotliwości, o wielu elementach, o rodzajach inteligencji, że to niekoniecznie przeczytane książki zaświadczają o naszej inteligencji. Tak, dlatego, że my konkretnie nie mierzymy tego poziomu wiedzy, która byłaby progiem wejścia. Owszem, są niektóre męsy na świecie używają innego rodzaju testów, które mierzą też te inteligencje skrystalizowane. Przy czym wtedy wpisują w tym zaświadczeniu. Masz taki i taki wynik z tych i tych obszarów, ale my pod uwagę bierzemy tylko tą płynną. Tą, która daje ci wynik 130 plus IQ. Czyli popatrz, kurczę, nie można jednoznacznie stwierdzić i powiedzieć o kimś, że ktoś jest inteligentny albo nie. Bo wiele czynników ma na to wpływ. Ach! I jeszcze przeżywająca rozkwit teoria inteligencji wielorakich. Opowiedz, to już wchodzimy to po prostu na głębsze wody. Niejaki pan Gardner wymyślił taką teorię, że tych inteligencji mamy więcej. Na przykład inteligencję przestrzenną. To jest taki rodzaj inteligencji, który mówi, jak ty się odnajdujesz w przestrzeni. Że rozpoznajesz miejsca, w których byłeś, że łatwo trafiasz z punktu A do B? Tak, albo rzucamy cię w środek Warszawy, masz przejść do punktu B, a potem wrócić. A wrócić już jakby po własnych śladach. To jest ten element. Dwa rodzaje inteligencji emocjonalnej tam są wrzucone. Czy potrafię rozumieć cudze emocje? Jakby jest inteligencja intrapersonalna i interpersonalna. Interpersonalna to jak ze sobą gadamy. Jesteś empatycznym facetem, fajnie się z tobą gada, dobrze się przy tobie czuję. Masz wysoki poziom inteligencji interpersonalnej. Jak masz wgląd w siebie, intrapersonalna jest na wysokim poziomie. Tak w dużym skrócie. On podzieli to, jak sobie radzimy w różnych dziedzinach życia. Artyści mają swój rodzaj inteligencji, sportowcy. Jest taka inteligencja, u mnie ona za bardzo nie występuje, jak panowanie nad własnym ciałem. Tancerze. Na przykład, tak. Też tego w ogóle nie mam. Ale ty zgadzasz się z tym, bo ja na przykład mam świetną orientację w przestrzeni. Rzeczywiście trafiam w miejsca, w których byłem. Byłem gdzieś raz, po paru latach odnajdując się w tym samym miejscu, znowu trafię do tego samego punktu. To taka moja siła w podróżowaniu. Łatwiej mi się podróżuje po świecie. No ale nigdy nie łączyłem tego z inteligencją. A to zaświadcza o inteligencji? Zgadzasz się z tym? O silnym zasobie jakimś, tak. No wiesz, to takie IQ, które my mierzymy, to jest jakiś zasób, który ty posiadasz, który możesz wykorzystać. Pan Gardner poszedł krok dalej. No masz zasób taki, że sobie dobrze radzisz w przestrzeni. No to też jest inteligencja. No ale dlaczego to jest inteligencja? To jest po prostu jakaś umiejętność, jakiś zasób. Dlaczego nazywamy go inteligencją? Bo tak to zdefiniowano. No dlaczego umiejętność rozwiązywania testów inteligencji nazywamy inteligencją, a nie zdolnością obrazkową, czy tam zdolnością, robienia testów.
No to może... Ktoś to kiedyś nazwał. Generalnie inteligencja jest takim abstraktem. Może ktoś, kto przeżył dobre życie, jest po prostu człowiekiem inteligentnym. Był taki kraj kiedyś, całkiem niedaleko nas, gdzie stwierdzono, że czegoś takiego jak iloraz inteligencji nie ma w ogóle, to nie istnieje. Zakazano, z książek wyrzucono. Nie mierzymy tego, to jest w ogóle do kitu, mierzymy tylko zdolności, jakby badamy zdolności. Nie ma inteligencji, jest zdolność, jest człowiek zdolny albo ma potencjał do zdolności. Mówisz o Związku Radzieckim? Tak, tam całkowicie usunięto zagadnienie IQ. Nie zgadzano się z tym, no bo taka jakby tam weszli w taką retorykę marksistowską bardzo, nie? Ale wiesz, rozmawiamy kilkadziesiąt minut, ja też zaczynam coraz bardziej powątpiewać w inteligencji. Znaczy w tym sensie, że nie da się jednoznacznie zdefiniować. Że Stowarzyszenie Mensa, której jesteś prezesem, zrzesza ludzi inteligentnych w pewnym zakresie, co nie znaczy, że ci, którzy nie zdadzą tego testu, nie są inteligentni. Ale oczywiście. Tak, jak najbardziej. Czasem ktoś, kto nie zdał, może być inteligentniejszy od tego, który zdał. W innym obszarze inteligencji. Może być inaczej inteligentny. My po prostu mamy taki próg wejścia. Mhm. Taki został ustalony przez założycieli. On i tak został złagodzony przez samych założycieli. Mhm. Pierwsza Mensa to był 1%. 148? Nie pamiętam. Oni założyli, że 1% społeczeństwa to był 46 rok. Okay. Zresztą ta psychometria też nie była na jakimś super wysokim poziomie. Potem doszli do wniosku, dobra, zróbmy 2%, bo nam ludzi brakuje. Kolejne badania, holenderskie tym razem. Można im troszkę bardziej ufać niż amerykańskim. Mówią, że członkowie Mensy gorzej sobie radzą z rozwiązywaniem konfliktów rodzinnych. Że często unikają problemów, to może zaświadczać o inteligencji, a nie lubią stawiać im czoła, że wolą stosować unik niż konfrontować się. Nie znam takich badań i są one dla mnie nieco zaskakujące. Zaskakujące, nie znasz. Znaczy, ja rozumiem logikę takiego myślenia, bo wyobrażam sobie, że człowiek inteligentny, tak, jeżeli nie musi na polu walki na przykład, będzie starał się tak rozwiązać sytuację, żeby nie stracić życia, żeby nie stracić dużej ilości sprzętu, terytorium i osiągnąć efekty. A ktoś, kto być może tej inteligencji ma mniej, no po prostu rzuci się falangą na tego wroga. Upraszczam. Być może banalny przykład, dlatego zakładam, że unikanie konfliktów niekoniecznie musi być czymś złym. Ja bardziej bym zauważył taką cechę, żeby jakby prędzej się będziemy mierzyć z problemami. Dokładnie odwrotnie niż tu jest powiedziane. Ale to mówię, to jest tylko takie moje przekonanie, nie? Ale weź, przyjdź na sesję testową, tam masz do wykonania, do rozwiązania jakieś problemy, nowe dla mózgu. Stawiasz im czoła. To jest też jedna z teorii inteligencji, jakby definicji, że to jest umiejętność rozwiązywania problemów, których wcześniej nie znałeś. I miałeś odwagę, żeby stawić się albo, albo znałeś podobne i potrafisz wykorzystać ten zasób. Amerykanie z kolei twierdzą, badania amerykańskie, że wiele osób zrzeszonych w Mensie ma problemy z Aspergerem, ADHD, alergiami. To też głupoty? Czytałem o tych badaniach. Im się zarzuca jedno, że duża część tych badań opierała się na deklaracjach. To znaczy, część osób posiadało diagnozę w zakresie jakichś zaburzeń, a część stwierdziła, że im się wydaje, że takie mają. Więc chodzi tutaj o rzetelność tego badania. Trudno powiedzieć, bo tak naprawdę powinno się w takiej sytuacji wziąć tych wszystkich członków Mensy i zrobić im jeszcze testy jakiejś osobowości na zaburzenia. Żeby to było uczciwe, prawda? Dobrze, no rozumiem, no, tak tylko wrzucam to, no bo ja też mam ogół głęboki dystans względem takich badań. To tak zapytam się tak po ludzku, na tyle, na ile Adam może mi odpowiedzieć, bo prezes pewnie nie może. No to jacy wy jesteście w tej Mensie? Jak popatrzysz na tych wszystkich ludzi, to są bardziej introwertycy, ekstrawertycy, zaraz mi powiesz, że są różni. Czy to są dziwaki? Czy tacy klasyczni, normalni, kowalscy? Jacy są ci ludzie? Gdybyś musiał ich tak jednym, dwoma słowami nazwać. Tacy nasi. Naprawdę. To są... Swojaki? Tak. Tak. Jakby... Nie wiem, czy jakoś szczególnie... Czy nie ma jakiejś cechy, która was łączy? Oryginalne kalambury. Jedyne, co zauważyłem. Bardziej pokręcone kalambury, jakie w życiu widziałem to w Mensie. O, to ciekawe. A lubię tę rozrywkę ze znajomymi, ja też grać, ale kalambury w Mensie są jakieś po prostu kosmiczne. Ja tu pozdrawiam wszystkich kalamburowiczów teraz. A jesteś w stanie jakiś jeden kalambur przytoczyć? Znaczy wiesz, żebym sobie też wyobraził. Bo ja gram w kalambury, więc... Wiesz co, masz tutaj napis trudny po niemiecku na walizce. Weź go, przetłumacz na polski. Zapisz go na kartce, ja nie znam niemieckiego. Tektake tam jest napisane, albo tektake. Tektat. Ale tam pod spodem jest... Ja tam liter nie widzę, ja mam 40 lat. Ale powiedzmy, że to jest walizka zawierająca młotek, siekierkę i dłuto, służąca do przenoszenia do najbliższego pociągu jadącego na Pragę Północną, a potem z powrotem, a następnie do wrzucenia na dno morza. I takie coś się wpisuje jako hasło do kalamburów i ktoś to musi pokazać bez słów. Czas zwykle 5 minut. A jaki jest talentem aktorskim? No bo do tego troszkę potrzeba aktorstwa.
Na kalamburach? No. Ja zwykle płaczę ze śmiechu gdzieś pod koniec. Czyli stand-up, bardziej komedia. Jest zabawnie, ale aż ciężko uwierzyć, że takie super trudne hasła są bardzo szybko odgadywane. I że w ogóle ludzie potrafią to pokazać. I odgadują takie hasła? Tak. A powiedz, a jak jest z poczuciem humoru u was? Bardzo wysokie. I no takie... Wiesz, ja byłem policjantem i musimy mieć czarne poczucie humoru. To jest taki element też autoterapii, nie? Aha. Takie aż creepy trochę, no... Tak, czasami to jest takie poczucie humoru, typu nie bierzemy jeńców. Okej, okay, twój ulubiony dowcip, który możesz powiedzieć? Żebyśmy poznali rodzaj poczucia humoru. O matko, ale teraz? Ja musiałbym sobie przypomnieć. Ja jestem... To był dowcip? Nie. O matko, ale teraz? Ale musiałbym sobie... Bardzo dobry. Sufit był nisko, nie jedli pierogi. Tak, tak, tak. Albo nie ma dowcipów o policjantach, to wszystko prawda. Nie? O, ale to tak trochę filozoficznie. Troszkę. Nie, a to nie masz takiego, bo każdy ma takie, ja mam takie, one są dość długie i zazwyczaj z wulgaryzmami, ale ja mam swoje takie, wiesz, ulubione dowcipy, 3-4, które pamiętam po prostu żelazne, nie? Bo chciałbym też zrozumieć rodzaj poczucia humoru, czy on jest bardziej abstrakcyjny, czy te dowcipy są bardziej czasami wulgarne, wiesz? Nie, jakieś sucharki, o, taki mi wpadł do głowy tam... Co mówi chemik do chemika, grając w karty? Potasuj. A, rozumiem, tak. A jak się nazywa morderca żony, właściciel kwiaciarni mieszkający w Anglii? Matko, nie wiem. John Gill. Nawet go słyszałem. Dobre czy nie? Bardzo dobre. Czyli w mojej się by się sprawdziło, tak? Śmialiby się? Zacny suchar. Pozwól, że popiję. Bardzo proszę. Taka ciekawa rzecz, którą też gdzieś wyczytałem w jakiejś książce. To znowu złośliwcy. Dzisiaj obalamy stereotypy i stajemy w opozycji do tych słów często, a może tu się z tym zgodzisz, że członkowie męsy często osiągają mniej niż by mogli. Co mogłoby świadczyć o nadwrażliwości, bo ja cały czas twierdzę, że inteligencja może być wielką zaletą w życiu i wielkim przekleństwem. Ja tak uważam. Świadomość, wyobraźnia, konsekwencji tego, co niosą za sobą nasze postanowienia, jest niezwykle cenna, ale może być często blokująca. Może też wpłynąć jakby na pracowitość, nie? To się może zdarzyć. A, o tym nie pomyślałem. No, znaczy, tak też po sobie patrzę. Czasami mi się po prostu nie chce, łatwo mi przychodzi, to już tam mniej staram, a ci mniej starający mogą też osiągać mniejsze sukcesy. Świetne to, co powiedziałeś. Nie. Marcin Margilewski tu powiedział, że to jest największy problem w Dubaju i w Katarze. Są tak bogaci, że w ogóle się nie uczą, nie rozwijają. Mhm. Bo nie mają, dostaną dom, dostaną bezpłatną edukację, bezpłatną opiekę medyczną. Wiesz, czasami to też tak jest w firmach, że ten hard working taki jest bardziej doceniany, bo widać, że on tam ryje. Taki przykład, a nie powiem ci na jaki temat, może się sam domyślić. Jeden pracownik siedzi i cały dzień dłubie, cały dzień bez przerwy, drugi dzień, trzeci. Po 5 dniach oddaje jeden dokument. Ale ty ciężko pracujesz, to jesteś dobry, nie? Drugi zrobi to samo w jeden dzień. Ma 4 dni wolnego, przestań się obijać. No tak jest. No. I wtedy ten drugi udaje, że robi 5 dni, mimo że zrobił w ciągu jednego dnia. I cały czas on robi 5 dni. Okej. Okay. No. I to jest duże zagrożenie. No, może być. Może, tak, może być. Może być, no? Ale to wszystko może być, wiesz. No, no to dobrze, no to w takim razie... Znowu, może były na ten temat badania, ja ich nie znam i teraz się jakiś naukowiec na mnie obrazi. Nie, to jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś. No to w porządku, to idąc za tym tropem rozumowania, może po prostu opłaca się być głupszym troszkę. Z takim, wiesz, instynktem killera. I wtedy osiąga się większe sukcesy. Opłaca się dostosować do sytuacji przede wszystkim. To jest też tak jak z komunikacją. Warto dostosować poziom komunikacji do rozmówcy. Ja nie mówię, żeby go jakoś szczególnie obniżać, chociaż to mi się też zdarzało w pracy, bo wiesz, jakbym mówił pięknymi okręglakami na meczu piłki nożnej, gdzie jest jakaś zadyma, to prawdopodobnie ta druga strona by mnie nie zrozumiała. Więc trzeba dostosować się do tej osoby, która jest naprzeciwko. Jeżeli ona jest agresywnym bandytą, no to muszę gdzieś tam... A jak jest głupia? Ja nie lubię tego słowa. Ja go nie znoszę. Tak. Ale świadomie go używam. Mówię w taki sposób, żeby być zrozumianym. Wiesz, co nazywam głupotą? Bo moglibyśmy zrobić też otoczenie o głupocie. Tak jak mówiłem o inteligencji. Mm-hmm. To jest tak pojemne słowo. Ono jest i brzydkie, i nie ten, ale też i mądre. To też mądre słowo wbrew pozorom. Głupota, to znaczy ja znowu po raz 6 albo 7 w naszej rozmowie nawiązuję do braku świadomości konsekwencji swoich zachowań. Jesteś na tym boisku. Masz tego bandytę, który robi coś, co jest głupie. Po prostu głupie, bo może zaszkodzić sobie, innym i własnemu klubowi, który zostanie wykluczony z rozgrywek międzynarodowych i zapłaci setki tysięcy euro kary. Ja zachodzę w głowę, jak można robić to własnemu ukochanemu klubowi. I to jest, nazywam, głupotą. Czyli tu dostosowujesz się do niego. I on może mieć 130 IQ. Albo więcej. Nie da się tego wykluczyć. To emocje nim targają? No, pewne zjawiska zachodzą, zwłaszcza w grupach. To są takie procesy grupowe. A emocje mogą ogłupić? Tak.
Mogą. Ale te emocje grupowe jeszcze bardziej. Jest takie zjawisko myślenia zbiorowego. Jak jesteś w dużej grupie, ty zaczynasz myśleć tak jak wszyscy. Widzisz tylko wroga. Wszystko ci się wyłącza. Czyli jak gracie w te kalambury i są emocje, to macie wszyscy IQ 80 wtedy. My się dobrze bawimy. Też tego potrzebujemy. Śmiechu, nie? Śmiech jest świetny. Jakby, wiesz, zabawa... No dotlenienie, w ogóle wiadomo. No ale endorfiny, no kto nie lubi endorfin? A jak jest z alkoholem? Idzie w parze z inteligencją? Czy wręcz przeciwnie, inteligencja mówi, nie jest do niczego potrzebny. Potrafię się świetnie bawić bez niego. Jesteśmy w Polsce, co mam ci powiedzieć? Czyli jedni tak, drudzy nie. No, jak kto woli. To jest właśnie to, że... To nie jest stowarzyszenie, które się trzyma z jakichś specjalnych ram różnego rodzaju zachowań. To mi się bardzo spodobało. Mój kolega, pozdrawiam Mateusza, powiedział, że Mensa jest jak taka biblioteka. Mhm. I mi to jakby to mi najbardziej kliknęło. Wchodzisz do tej biblioteki i wybierasz sobie, z którym bibliotekarzem chcesz porozmawiać, albo którą książkę sobie wyciągnąć i z nich skorzystać. Może z żadnej. Mało tego, możesz usiąść przy stole i tam jest nawet jakiś browar. Spoko. Nam to nie przeszkadza. Czyli nie robimy z siebie jakiejś organizacji wojskowej, czy jakieś super sztywne zasady. Nie, ja miałem na myśli, wiesz, co innego, że na przykład ludzie ponadprzeciętnie inteligentni po prostu nie potrzebują bodźców, żeby się dobrze bawić, bo poziom dyskusji, poziom abstrakcji w ich rozmowach, poziom poczucia humoru jest tak wysoki, że nie trzeba go podkręcać procentami. A może ktoś, kto nie ma takiej inteligencji, potrzebuje, żeby się rozluźnić, trochę większej dawki. Inteligentni, jak potrzebują, to też sięgną po alkohol i jakby to nie jest problemem i jakby nie robię z tego żadnego tematu. Bo dla mnie bardziej niezwykłe jest to, ja pamiętam pierwszy zjazd, na jaki trafiłem, że ludzie potrafią tak zupełnie oddolnie zrobić takie ciekawe rzeczy. Na naszych zjazdach ludzie organizują wykłady. I one są super ciekawe. Sam zrobiłem. Z czego zrobiłeś wykład? Opowieści z radiowozu to nazwałem. Dobre. Odczarowałem trochę ludziom policję. Na przykład jak wygląda słownictwo policyjne, taki słowniczek, bo nie każdy wie, co to są, nie wiem, bomby, szczekaczka, dołek. Drogówkę, nie? Smarzowskiego trzeba zobaczyć. Widziałeś? No, widziałem. Ja dużo widziałem policyjnych. Zresztą ja zaczynałem w trudnych czasach, takich właśnie filmowych. Nie? Dzisiaj już takich nie ma. Więc to, co dzisiaj pokazują te filmy, to jest taka właśnie rzeczywistość lat 90. Hardkorowa, która już poszła do lamusa. Policja dojrzała, zmieniła się dużo. No, jeszcze jest pewnie na jakiejś drodze, ale zmiany gigantyczne. To bardzo widać również z zewnątrz. Ja nie znam się, policji od środka, ale jako obywatel widzę ogromną przemianę. Mhm. Marzę o tym, żebyśmy doszli do tych takich policji zachodnich. Ja dużo gdzieś tam pojeździłem na takie jakieś konferencje policyjne, nie? I miałem okazję oglądać pracę, nie wiem, policjantów w Austrii czy we Francji, no to no oni jakby, no wiadomo, to są te starsze demokracje, tak? I jest inne podejście w ogóle policjantów do pracy i czego współczuję naszym policjantom, oni pracują na gigantycznym poziomie stresu. To jeszcze się nie zmieniło i tego im brakuje. Trzymam za nich kciuki, żeby ten stres szedł. A właśnie stres, drugi raz już wspomniałeś ci o stresie, a rozmawialiśmy o treningu, o rozwoju IQ, o rozwoju mózgu. A czy można wypaść z Mensy? Okej, okay, już ci powiem, o co chodzi. Używki. Wspominaliśmy przed chwilą. Stres permanentny, czy wreszcie demencja. Niestety, choroba XXI wieku, kiedy nagle to IQ zaczyna nam spadać. Wiem, o co ci chodzi, nie robimy weryfikacji. Nie weryfikujemy. To jest takie dożywotnie prawo jazdy. Z twoich obserwacji inteligencja może spaść? Poziom IQ, przepraszam. On powinien zostać niezmienny do końca życia, oczywiście za wyjątkami właśnie, typu jakieś zmiany w neuronach, te uszkodzenia mózgu, tego typu rzeczy, nie? Okay. No, albo jakieś zatrucie alkoholem, to tak, może spaść. Czyli jak sobie po prostu, no, sami rujnujemy nasz organizm. Można sobie mózg uszkodzić, a wiadomo, że jakby to, w czym siedzi IQ, no to jest fizyczne, okay. To jest tkanka, prawda? Słyszałeś o poziomie motywacji? Tak, nieco słyszałem, nie, ale od razu powiem, jestem w trakcie tego przedmiotu, więc nie, to ja jeszcze nie masz fachowca przed sobą. Poziom motywacji. Fascynujące zagadnienie. Znowu wracam do inteligencji. Masz Wolfganga Amadeusza Mozarta, którego ja uwielbiam. Absolutnego geniusza w dziedzinie muzyki, ale kompletnego ignoranta we wszystkich innych dziedzinach. Na przykład... Czy to też jest człowiek inteligentny? Na pewno według tych teorii inteligencji wielorakich tak. Ma jakąś tam inteligencję muzyczną. Czy ma tą płynną? Może niekoniecznie, ale geniusza oceniamy za jego dokonania. Więc właśnie, bo my mamy zamienne określenia. Geniuszem jest ten, kto ma super wysokie IQ i tu uwaga, jakieś bajki sprzedają, że 220. Zapytam cię zaraz cię o to zapytam. Albo geniuszem ten, kto dokonał czegoś epokowego, prawda? Mhm. Einstein. Do dzisiaj się nie podniecają, a my nadal nie wiemy, jakie miał IQ.
Czy on był super inteligentny? Na pewno był geniuszem i na pewno jego teoria była przełomowa, jakby bez dwóch zdań. Mozart był geniuszem, ale żeby powiedzieć, że był wybitnie inteligentny, należałoby mu zrobić test, a w tamtych czasach ich nie było. Ale czy nie chodzi mi o postawienie na jednego konia, poziom motywacji, rozumiesz? Czyli skupienie całej swojej energii na jednej dziedzinie. Tak, i do tego jeszcze... To jakby zaprzeczenie inteligencji, wszechstronności, erudycji, nie? Albo skanalizowania jej w jednym kierunku. Nie marnowania tej energii, tak, tej inteligencji. Na przykład. Czyli takie sfokusowanie. Geniusz się zajmuje jedną dziedziną, jest na niej super sfokusowany, ma gigantyczny poziom motywacji i pobudzenia i robi to, czego inni nie są w stanie dokonać. Czyli Mozart, twoim zdaniem, był inteligentny, mimo że poza muzyką nie miał właściwie nic do powiedzenia w żadnej kwestii. Z psychometrycznego punktu widzenia powiem, że nie wiem. Był geniuszem swoich czasów, ale o IQ po prostu... Ja bym to pominął jakby, bo to mi się nie mieści w tym równaniu. Okej. A była jakaś pikantna ciekawostka, taka z życia męs, o której mógłbyś powiedzieć? W polskiej może nie, ale jedna z zagranicznych męs, może nie będę mówił w którym kraju, ale chodzi o to, że to jest kraj taki dość zimnawy. Skandynawia, tak, pewnie. Tak. Mhm. I ta męsa miała swój zjazd. Zjazdy to są, no tak jak u nas, że się spotykają w jakimś ośrodku, mają wykłady, zajęcia, integrują się i oni postanowili, że się będą tak hardkorowo integrować. Zrobili gigantyczną balangę na dachu hotelu. Hałas po prostu, impreza, masakra. Ktoś zadzwonił na policję. Policja się zjechała, gdzieś tam słyszałem, że cały zarząd był super zestresowany. Teraz jest nasz koniec. Powiedzieli, że liczba chętnych do tej męsy była razy 10 w ciągu kilku dni, bo oczywiście to wyszło do mediów. Zrobili artykuł, tak się bawi męsa, balangują na hotelu. I było tak, że setki ludzi do nich chciały, my też chcemy tak balangować. Adam, mam propozycję. Znam dach bardzo dobrego wieżowca w Warszawie. Przygotowujemy balangę Męsa Polska. Wzrost 10% członków. Dobra, umówieni? Możemy zacząć nawet od sesji testowej na dachu. Ciekawy, ciekawy plener. Czemu nie? No, wiesz. Skopiujmy ten pomysł. Byłem na imprezie na dachu już. Po prostu jak zjedzie się policja, to mamy ich w garści, bo to twoi koledzy. Nie, ale zdarzyło mi się w mesie wejść na jakiś dach, tak. Dobrze, sobie w Polska. Przenieśmy się do naszego polskiego ogródka. Już zahaczyliśmy lekko, mamy specyficzną mentalność, jesteśmy specyficzni, kochamy Polskę, Polaków. Ja osobiście nie wyobrażam sobie tego, żeby żyć gdziekolwiek indziej, ale dostrzegam wady. Są kobiety. Jak w ogóle procentowo wygląda sytuacja kobiet w mesie? Około 30%. Nieźle. Ale to różnie bywa z tymi kobietami, bo podobno zdarza się, że jednak lepiej przed pracodawcą ukrywać ten fakt. Czytałem wywiady z kobietami, które tak mówią, także to takie członkinie męsy są. Słyszałeś o tym? Spotkałem się z czymś takim. Ja nie miałem wyjścia, więc jakby mnie to nie dotyczy. Ja musiałem zameldować. Zameldować? Jest taki przepis w ustawie o policji. Wstępując do stowarzyszenia... Ale z was trzech. ...krajowego... Wiem, to każdy musi zameldować swojemu szefowi. Wstąpiłem do Stowarzyszenia Męsa Polska, KRS taki i taki. Stowarzyszenia kibiców też byś musiał i tak dalej. Jakiegokolwiek stowarzyszenia? Tak, jeżeli bym tego nie zrobił, naruszam dyscyplinę służby, no bo można mnie ukarać. No ale to jest u ciebie. No ale załóżmy, że jest jakiś taki, jest jakaś korporacja, jakaś firma z kapitałem międzynarodowym, gdzie nie ma takiego wymogu i generalnie coś, glejt, dokument, który powinien nas nobilitować przez wiele kobiet, szczególnie kobiet, jest przed potencjalnym pracodawcą ukrywany. Jak myślisz, z czego to się bierze? Dobrze, to może powiemy i puścimy to od razu pracodawcom w Polsce, żeby wiedzieli. Inteligencja nie oznacza, że wszystko wiemy i często jest tak, że my się spotykamy z taką opinią. Ty jesteś w mesie, tego nie wiesz? I tu leci, wiesz, jakaś super skomplikowana formuła, jakaś wiedza, którą pierwszy raz znałeś. Kiedy był hołd pruski? Skąd ja mam wiedzieć? 1525. Ty jesteś w mesie i tego nie wiesz? To. Adam, ty w ogóle nie zasługujesz na mesę. Buce. Skąd jesteś? Mieszkasz w Trójmieście, a skąd pochodzisz? Z Gdyni. Czyli z Trójmiasta, no tak. Bo Buc to jest południe określenie, nasze krakowskie. W Małopolsce się mówi o Buc. O, proszę. Naprawdę. Może w mesie sporo osób z Krakowa? Jakiś region? Dużo, tak. Kraków jest Małopolska. Bardzo silny. No, tam też jest kolega nasz, psycholog bardzo aktywny, tam bardzo mocno testuje. Poprzedni prezes zresztą. Okay. Pozdrawiam Grzesia. Grzesio z Krakowa, tak? Tak. Ale wróćmy... U którego byłem na pierwszej sesji w życiu. Tym bardziej pozdrawiamy Grzegorza. Wróćmy do kobiet. Czy to jest tak, że my nie lubimy? Czyli, bo fajnie mówiłeś, ja ci przerwałem niepotrzebnie. My się boimy? Powiedziałeś, to nie znaczy, że wszystko wiemy. Jeśli jestem członkiem męsy. To po pierwsze. Po drugie? Może zacytuję koleżankę, której kiedyś chciałem dać taki kot na sesję. Tam typu, chodź, dołączysz, zobaczysz. Widzę, że dziewczyna super zdolna taka. Mhm. I ona mi powiedziała coś, co mi utkwiło w pamięci. Ale ja nie potrzebuję sobie nic udowadniać. Ja nie mam potrzeby, żeby brać udział w tym challenge'u. Piękne. No.
Ale dobrze, i może tak być, że mężczyźni mają taką większą potrzebę współzawodnictwa, takiej konkurencji, ale, udowadniania sobie czegoś, prawda? Ale tak jest, ale ty uciekasz od odpowiedzi. Co takiego w nas jest, Polakach, że kobiety będące w męsie, ponadprzeciętnie inteligentne, które powinny dostać podwyżkę w swojej pracy, bo potencjalnie mogą przynieść większe dochody swojemu pracodawcy, ukrywają ten fakt, żeby on nie pomyślał, że ona będzie za mądra i lepiej jej nie przyjmować do roboty? Może tak bo być. Bo przejmie jego stanowisko? Może tak być. Ja na tym ubolewam, bo to się też chyba zmienia w policji, ale ja zaczynałem jakby w takim totalnym patriarchacie, nie? Gdzie moim koleżankom było się bardzo ciężko wybić. I żeby się wybić, to musiała być dwa razy bardziej agresywna niż faceci. To jest straszne, bo z drugiej strony te moje koleżanki były super wykształcone, super inteligentne, po prostu mega błyskotliwe. Ale to nie każdemu pasowało. I nie musiały być w męsie. Jest za mądra, to może ją podtrzymajmy gdzieś z boku, albo niech się zajmuje. Były czasy, kiedy w ogóle jak się odzywała czasami kobieta w robocie, to już był problem, nie? Milczeć, mówił komisarz. Dobrze, że to się, to jednak się troszeczkę odwraca, bo jakby, no ta taka kultura patriarchatu to już dawno powinna po prostu odejść do lamusa. Ja bym był w ogóle przeszczęśliwy, żebyśmy w męsie mieli jakby pół na pół. Ale 30% to jest dobry, dobra. Nie, źle. Jest jedna męsa na świecie, co ma 50-50. Gdzie? Gdzieś na Bałkanach. Na Bałkanach. No, nie pamiętam. Kochamy Bałkany. Ale oczywiście. A szczególnie Albanię, pewnie tam. Dobra, słuchaj, znam historię, czytałem o takiej historii, w której ona rozwiodła się z nim, bo ona do męsy się dostała, a on nie. Miała wyższe IQ od niego i on tego nie wytrzymał. Podobno nie działa to w drugą stronę. Według twoich spostrzeżeń zauważyłeś, że mężczyźni mają większy problem z akceptowaniem tego, że kobieta jest inteligentniejsza od nich, niż kobieta, że mężczyzna. A to nie tylko z tym, to jest aż takie filmowe, prawda? Więcej zarabia, jest na wyższym stanowisku. A zauważyłeś to w męsie? Niekoniecznie. Nie słyszałeś o żadnej członkini męsy, która miała kłopoty w domu związane ze swoją... Raz się spotkałem jakby z taką opowieścią, że partner nie wytrzymał presji. Nie? Że jest za mądra. Że jest w męsie. A, sama męsa go. No ale to tak się wiązało z tym, że ona już znała swój wynik, on wiedział, że ona jest bardzo wysoko. Ja nie wiem, jakby nie drążyłem tej historii, czy on próbował i się nie dostał, czy coś, jakby... Jak nie ma większego znaczenia. No bardzo przykra historia w ogóle. Że wiesz, dla mnie kompletnie niezrozumiała. No tak, tak. Słyszałem o kończących się przyjaźniach. Wiesz, jesteśmy my, razem siedzimy, chodziliśmy do szkoły, jeździmy na wakacje. I nagle okazuje się, że jedno z nas w tej relacji przyjacielskiej z męsie i wytwarza się nagle niewidzialna granica, niewidzialna barykada. Z tym się nie zetknąłeś, kiedy dotarłeś do męsy? Nie straciłeś kogoś z przyjaciół? Nie, chyba poczułeś, mówisz chyba, nie poczułeś, że nagle ktoś z twojego najbliższego otoczenia patrzy na ciebie krzywym spojrzeniem? Raczej nie. A tak, znaczy ja jak osiągnąłem sukces zawodowy, to najbliżsi przyjaciele przy mnie pozostali, ale też są tacy, których straciłem, bo tak naprawdę nie byli przyjaciółmi. Kiedy się okazało, że nie jest najważniejsze to, co jest w nas, tylko to, co nas otacza. Rzeczywiście gdzieś tam w policji na przykład się podwracała, jak awansowałem. I jeszcze miałem takie szczęście na przykład, że zostałem szefem swoich kolegów, no to czasami były takie krzywe historie. A to mówisz o policji, a w myśl, jak stałeś prezesem, to nagle zmieniła się jakaś relacja z którymś z członków stowarzyszenia? Mi się wydaje, że nie, ale to tylko mi się wydaje, więc trzeba by zrobić jakąś ankietę, albo ich popytać, naprawdę. Trudno mi powiedzieć. Prezesura to też jest taka orka troszeczkę, mocno zajęta. I teraz ta funkcja takiego członka, który tam gdzieś chodzi na spotkanie, troszeczkę ucieka, bo jest dużo roboty administracyjnej. To jest duża firma. To, wiesz, 2400 ludzi, ale my jesteśmy stowarzyszeniem. Administracja jest taka, plus zobowiązania wobec Mensa International. Ale też musiałeś... My jesteśmy też, wiesz, umiejscowieni w strukturze światowej. Rozumiem, ale też musiałeś połknąć tak zwanego kija i się trochę usztywnić, bo masz pewne sprawy. No, koledzy sobie żartują, są członkami, a ty musisz to wszystko zebrać do kupy i ogarnąć w całość i wiesz, jakie będą konsekwencje pewnych standard, decyzji. Wejście w rolę oczywiście. I to jest zawsze trudna sytuacja. Byłem kolegą, a teraz spotykam się z prezesem. Mam pewne doświadczenie, prawda? Właśnie wyniesione z policji. Czyli to się też powtarza, to nie jest kwestia inteligencji, tylko po prostu pewnego... Schematu zarządzania ludźmi, pewnej struktury organizacyjnej. No, to może inaczej, no bo Mensa nie jest jakby firmą, prawda? Więc tutaj zarządzanie... Ale macie składki? Tajemnicą jest wysokie składki, czy nie? Nie, mamy na stronie 150 zł, taka startowa, ale dla członków jest bonifikata, jak tam się zapłaci do końca roku, to 100, nie? A miesięcznie? Nie, to jest roczne i wszystko. Więcej nie płacisz. Czyli 100-150, ile z osób w Mensie? No, powiedzmy około 2,5 tysiąca. 2,5 tysiąca razy 150 możesz mi pomóc?
25-250 to jest 300 tysięcy, 400 tysięcy. No, maksymalnie. No. Czyli to nie są jakieś wielkie pieniądze na działanie takiego dużego stowarzyszenia. Rozumiem, że szukacie sponsorów, tak? Innych form? Raczej nie szukamy, wiesz. To jest też tak, że jakby najcenniejszym zasobem stowarzyszenia jest jego znak. I to też nie może być tak, że ten znak się pojawia wszędzie i w każdej konfiguracji to musi się jakby łączyć troszeczkę z misją i wizją stowarzyszenia. No, Mensa ma taki wizerunek stowarzyszenia z wyższej półki. Jest nieco statystyczna w dobrym tego słowa znaczenie. Jak się do nas wróci, nie wiem, jakieś wydawnictwo, które publikuje książki jakieś naukowe, które dają jakiś cenny wkład, nawet nie w rozwój samej inteligencji, ale nauki, to tak, jakby my oceniamy taką książkę, mówimy, dobra, możemy być partnerem tutaj, damy nasze logo. Ale za to też się płaci. No tak, i to są też wasze jakieś tam dochody, no bo przecież trzeba wynająć salę, wynająć lokale, ogrzać, zapłacić czynsze. No, to mamy koszta administracyjne rzeczywiście. No skoro nie ma, ale bo wypłaty nie masz jako prezes, to jest pro publico bono. Mhm. Paul Allen, słyszałeś? Współzałożyciel Microsoftu, IQ 170, Bill Gates 160. 170 nie wiadomo skąd, bo 160 plus załóżmy. A Steve Jobs, słyszałeś? Założyciel Apple'a tylko 86. Czyli znacznie poniżej przeciętnej. Może to jest właśnie ten instynkt killera, o którym mówiłem. Tak wielki sukces firmy Apple, mimo że iloraz inteligencji i szefa nie najwyższy. Ale skąd oni to wzięli? To było badane? Bo może Amerykanie wszystko badają. Wiesz co, to jest akurat możliwe. No, to są badania realne, one się mogły wydarzyć. Mówimy o ludziach, którzy... No Steve Jobs nie żyje, ale no ludziach, którzy... Jeśli tak było, to też widać, że to nie jest jedyny determinant sukcesu. Albo wręcz potwierdzenie tego, o czym mówiliśmy, że często z wielkim sukcesem mają problem osoby posiadające wysoki iloraz inteligencji, choć Microsoft jest jednym z największych sukcesów w historii, a panowie inteligentni. Cudowne jeszcze tutaj mamy takie liczby i cyfry. Gary Kasparow 190, Barack Obama 130, Donald Trump, co mnie zaskoczyło, 156 punktów. Niezależnie od tego, czy to prawda, czy nie, no bardzo wysoki iloraz. I tutaj warto by było jedną rzecz odczarować, tak, bo wyniki różnych ludzi, raz, że niekoniecznie zweryfikowane, na przykład amerykańska Mensa mogłaby tego nie potwierdzić, bo czasami informacje są fejkiem. Mhm. Ilu to aktorów amerykańskich było w Mensie, a potem się okazuje, że potwierdzono tam dwóch czy trzech. Ale też to, że wyniki są podawane w różnych skalach i one się między sobą różnią. Tak dla przykładu, jeżeli ja powiem, że mam 130 IQ, tak strzelam, nie? Bo to jest ten wynik graniczny. A ile to masz? Prawda. Nie powiem ci. No nie wypada. Ale powiedzmy, że mam 130, ale jak powiem, że mam 148, to też będzie prawda. Ja mam 75. Nie masz. Nie wierzę. Ale o co? A ty powiedziałeś 130, nie wierzę. Myślę, że 140. Ale, no dawaj. Ale w jakiej skali? Weslera. A niektóre z tych wyników są podawane w Katelu, który ma wyższe... jak Fahrenheit i Celsjusz, tak? Ma inne odchylenie standardowe. Tu jest 15, tam jest bodajże 24, więc to się przelicza. I kiedyś usłyszałem takie, no ty mówisz, że masz tam IQ 156. Matko, a próg wejścia jest 130. O rany, ale ty jesteś geniuszem. No nie. Trzeba to przeliczyć najpierw, nie? Okej. Okay. Czyli to nie muszą być... Ale patrz, ciekawostka. Amerykanie stosują jeszcze skalę Stanford-Binetta bodajże. Ona też wyższa? Tak, ona jest też wyższa. Bardzo mi się podoba. Bill Clinton 137, a Hillary 140. Ale prawie równo. Ona więcej, ale prawie równo. Mówię o aktorach. Bardzo wysoki iloraz inteligencji Arnolda Schwarzeneggera. 135. Gubernator, no wiem, wiadomo, Terminator, Komando i no, bardzo znany aktor, ale też gubernator stanu Kalifornia przez wiele lat. Will Smith 157. Wypisałem sobie jeszcze parę nazwisk, które znam. Frank Lampard, piłkarz, Steve Martin, Gina Davis. I te wyniki rozumiem. Może być ta skala, możemy się zgadzać, możemy nie zgadzać. Powiem ci, że ja znamy te wszystkie osoby. Kennedy, nie wiem, czy wspomniałem jeszcze, 119, czyli nie tak dużo. Znaczy dużo, 19 powyżej średniej. Ale powiedzmy, możemy założyć, że to może być względnie prawda. Możemy to zweryfikować na podstawie wywiadów, książek, kojarzymy, widzieliśmy w telewizji. Ale już wspominałeś o tym dzisiaj, Goethe 210. Leonardo da Vinci 220, Platon 170, a Hitler 141. Kto ich badał w ogóle? Kto badał Adolfa Hitlera? Kto badał da Vinciego i jakim testem? Ja bym naprawdę chciał to wiedzieć. Nie? To... Czy patrząc na efekty jego prac, mogę w to uwierzyć? Tak, ale no nie można estymować ilorazu inteligencji na podstawie tego, że nam się wydaje, bo zrobił coś fajnego. To tak nie działa. Pewne portale rzucają takie... Czy to jest wszystko ściema? To są, dla mnie to są clickbaity. Okay. Centralnie. Ale czytajcie nasz. A skąd biorą 220, a nie 190? Z fusów prawdopodobnie. Wypił herbatę, wylą. Tak jak te karty takie modne wśród dzieci, karty z piłkarzami. Tam, kto ma większy wynik, pokemonizacja taka trochę kulturowa.
Ja sobie nawet nie wyobrażam jakichś badań porównawczych. Leonardo da Vinci miał wyższy iloraz inteligencji niż najmądrzejszy dzisiaj na świecie, ponieważ... I tu sobie dokładamy. No i bo co? Bo dlaczego? Rozumiem. Czyli to, są, to nie było liczone, to są po prostu jakieś głupoty. Tak, wymyślają chyba, żeby przyciągnąć publikę. No to tak samo, jak się podawano wielu aktorów tam, czy polityków. No ja tu wymieniłem Schwarzeneggera, no Smitha, Gina Davis. Ja bym chciał też poznać źródła, no bo czasami piszą, a gdzie jest źródło? Na przykład na podstawie czego to jest? Jakiejś publikacji, czy wspomnień. Owszem, jakiś polityk napisał, no bo jak kończyłem średnią szkołę, zrobili mi taki test i on się nazywał tak i mi wyszedł wynik taki. Okej, to możemy w to uwierzyć, ale jeżeli ktoś pisze, nie podaje źródeł, no ja już dzisiaj staram się być taki trochę krytyczny, nie? Ty nie byłeś rzecznikiem prasowym jakiejś instytucji? W policji trochę zastępowałem. No, tam pełniłem też funkcję rzecznika prasowego. Bo jesteś naprawdę mistrzem świata w takim dookoła odpowiadaniu, wiesz, zauważyłem, tak? Ostrożny, jak rasowy rzecznik prasowy. No może poza Jerzym Urbanem, no ale to był wyjątkowy rzecznik. Zasada rzeczników prasowych też, zwłaszcza w takich instytucjach, po pierwsze nie szkodzić firmie. No to jest jasne, ale też, no tak, nie, no to prawda. Ale też teraz moim zadaniem na przykład jest... Promować firmę. Promować moją organizację i jej nie szkodzić. Zresztą dlaczego miałbym szkodzić? No nie, ale bo wiesz, bo też możemy porozmawiać o definicji słowa szkoda, nie? Mm-hmm. Bo powiedzenie czegoś kontrowersyjnego własnej organizacji, szczerego, niekoniecznie musi być dla niej negatywne, prawda? Mm-hmm. Może tak naprawdę pomóc w promocji tejże organizacji i ją wesprzeć. Czasami, nie? Mówi się, lepiej, żeby o nas źle mówili, niż żeby o nas w ogóle nie mówili. Wiesz co, próbowaliśmy niedawno z takim programem, to jest bardzo ciekawe, co poruszyłeś. Chcieliśmy pokazać ludziom nasze twarze. I zrobiliśmy na naszym fanpage'u taki program Twarzy Męsy. W górach takie zdjęcie w górach? Nie, to jest po prostu... to zdjęcie w górach. Zdjęcie członka stowarzyszenia i takie jego bio, krótkie. Ja też się do tego zgłosiłem, żeby pokazać, że mamy też policjantów. A, Adam Gruźlewski, policjant, tam trochę przeholowałem. Zaraz ci powiem dlaczego. I w pewnym momencie było tak, że właściwie do tego programu, żeby siebie zaprezentować, zgłaszali się ludzie, którzy spowodowali aż takie przytłoczenie. Ten ma doktorat z jakiejś tam dziedziny, 3 magisterki, badania naukowe na taki temat, na taki, ten jest super wypasionym aktorem. I nagle zaczął się taki wytwarzać obraz, że my naprawdę jesteśmy tacy jacyś kosmici, nie? Ja jakby, wiesz, no próbowałem zaczepić, nie wiem, jakąś koleżankę czy kolegę, jest, nie wiem, sprzedawcą w sklepie sportowym. No weź się zgłoś do tego programu. A nie, no bo tak głupio, nie? Właśnie tu chodzi o ten wizerunek. My mamy kupę normalnych ludzi, to nie są sami programiści, ale jak to sami zadziałało? Naukowcy. Spodobało się to odbiorcom, że pokazaliście swoje twarze? Pewna krytyka się pojawiła właśnie, że o, pokazują, co są napompowanie, jakie wypasy. Bo my nie lubimy lepszych od siebie, my Polacy. Tak. Nie lubimy tych, którym się powiodło. I naprawdę, często tak, ja jest. Wiem. Mało tego, nam się wydaje, że to nic takiego, a inni ludzie mówią, ty coś mówiłeś o moim wypasionym CV, a nadal jakby tego nie kupuję, no wiesz. Mhm. Jakby tak mówiąc super skromnie, no jakieś uczelnie skończyłem, byłem w psiarni, jestem emerytem, kropka. Widzisz, wypasione CV to może było niefortunne sformułowanie. Chodziło mi o to, że prezes Stowarzyszenia Mensa, ponad przeciętnie inteligentny, był wcześniej w policji. To jest dość interesujące połączenie. Bardziej niewypasione, a oryginalne CV. Rozumiem. To miałem na myśli, widzisz, trzeba być też odpowiedzialnym za słowa, a wy jesteście odpowiedzialni za słowa na tych waszych spotkaniach, czy potok słów? Wiesz, jeżeli to są spotkania wewnętrzne... To jedziecie po bandzie. Nie, to możemy mówić o czym chcemy. No. Mhm. Nie będziemy się też wiązać. To nie jest tak, że jest reguła, na przykład mamy milczeć na jakiś tam temat. Dlaczego? Mamy nawet, to są takie zasady, to napisane, że każdy członek stowarzyszenia w swoim własnym imieniu może poruszać każdy temat. Ale nie może niektórych tematów poruszać w imieniu stowarzyszenia. Rozumiem, jesteście jako stowarzyszenie apolityczni, tak? Całkowicie apolityczni, z dala od religii, z dala od tematów światopoglądowych. Bardzo mądrze, ale każdy z was może mieć swoje poglądy i może je artykułować. Oczywiście, że tak. Mhm. Typu, ja jako Adam mogę wyjść na każdą manifestację tutaj. Ale nie mam Mensa jako prezes? Absolutnie nie. Nigdy i nie wyobrażam sobie, żeby ktoś z naszych członków manifestował swój światopogląd w koszulce Mensy, prezentował. No bo wiesz, to wy sobie teraz wyobrażasz policjanta, który chodzi na protesty i wrzeszczy na swoich kolegów. No prawdopodobnie za długo by nie popracował. Wyrzuciłeś kogoś z Mensy? Nie. A ktoś kiedyś został wyrzucony z Mensy? Przez poprzednich prezesów? Nie za mojej bytności w stowarzyszeniu. Słyszałeś o takim zdarzeniu? Słyszałem na pewno za granicą. I to właśnie to było działanie tych zasad, o których mówimy? Działanie na szkodę stowarzyszenia. Na mnie podają case'ów. To może być wszystko, więc to mogły być działania na szkodę innego członka w trakcie jakby ich aktywności. To mogło być szkalowanie swojego stowarzyszenia gdzieś na forum publicznym. Różne rzeczy. Słuchaj,
taka już ostatnia kontrowersja, która mi przychodzi do głowy, która też dla mnie jest zadziwiająca. Pewnie spodziewasz się tego pytania, doda Dorota Rabczewska. 137 według oficjalnych informacji, jakie znalazłem w prasie. Straszne larum się pojawiło. To było lata temu. Mam nadzieję, że sytuacja już się uspokoiła. Doda, że nie pasuje gwiazda popkultury czasami, do męski, wizerunkowo. Kurczę, czasami wraca. Strasznie niesprawiedliwe. To jest, co to w ogóle za ohydna historia? Chyba podzielę to zdanie, że to jest obrzydliwe. Dorota jakby przyznała się do członkostwa. Nie robi z tego żadnej tajemnicy, więc i my nie robimy. To jest jakby, ja ją uważam za koleżankę ze stowarzyszenia i też czuję się w obowiązku, żeby ją bronić, bo jest niesprawiedliwie atakowana. Znaczy dziewczyna robi test, dostaje odpowiedni wynik, opłaca składki. Jest dumna z członkostwa. I tylko dlatego, że jest popkulturową gwiazdą, tak. Nie wolno jej być w męsie, tak? Czyli ja prowadzę program śniadaniowy, nie mogę być w męsie. Ktoś, kto gra w piłkę, nie może być w męsie, tak? Zdaniem niektórych. Dobrze rozumiem? No na przykład. No, wiesz, ja też nie potrafię wyjść z podziwu, dlaczego tak się dzieje. Jak już poruszamy temat Doroty, tak? No tak, no chciałem poruszyć ten temat, bo to jedna z bardziej znanych członki męsy w Polsce. No, jak nie najbardziej, ale jakby... A w środku? Czasami ludzie łączą właśnie, nie wiem, wizerunek z przynależnością do... A otrzymała wsparcie męsy w tym całym hejcie internetowym, znaczy, się wiesz pojawił? Co, staramy się, jeżeli cokolwiek przedstawiamy na temat w ogóle naszych członków, ja nie mówię tylko o Dorocie, to jakby w dobrych słowach. Tak. No to tutaj szczególna sytuacja, rzadko ktoś był tak atakowany. Czy zrobiliście coś, działaliście w jakiś sposób? My czasami też nie możemy zajmować jakby strony, jako stowarzyszenie. Więc na pytanie, czy ona jest członkinią, Dorota potwierdza, my to też potwierdzimy, tak? I powiemy, że to jest nasza dobra koleżanka, ale my też nie możemy się angażować w różnego rodzaju tematy. Ale mówisz, że cały czas to wraca, czyli sprawa nie zgasa, bo ja też wiem, że w samej męsie, w środku to rodziło kontrowersje. Nie tylko na zewnątrz. Bo to, że na zewnątrz, to rozumiem. Zaskakiwały mnie te informacje z wewnątrz. Wiesz, że nie pasuje do wizerunku, że nie pasuje do stylu, że obniża wiarygodność męsy. To stowarzyszenie z wyższej półki, o którym mówiliśmy, które daje sygnaturę na dobrych książkach. Ja taki jestem troszeczkę zaskoczony i zdziwiony, bo ja nie potrafię znaleźć na to uzasadnienia. Każdy jakby z nas jest inny. My mamy bardzo różne temperamenty, zawody, zajęcia. A mają prawo do własnego zdania? Do własnego tak. Mogą wyartykułować je na zewnątrz? Powiedzieć coś na przykład krytycznego pod adresem innego członka męsy? Odpowiem znowu tak jak wcześniej, to zależy. Jak rzecznik. Nie, bo to zależy. Jeżeli by to miało zaszkodzić innemu członkowi, on by powiedział, ej, ten facet mi zaszkodził, bo publicznie coś mówił i mnie dyskredytował. Myślę, że organizacja może jakoś zareagować. Ja teraz ci nie powiem jak. Rozumiem. Nie macie takiej sytuacji, po prostu to się względnie wszystko odbywa spokojnie. Znasz oczywiście meksykański slang. To znaczy? Znaczy mensa w meksykańskim slangu. Durna. Słyszałeś? Nie. Tak. Ciekawy zbieg okoliczności. No proszę. Może od inteligencji do głupoty wcale nie jest tak daleko. Od bycia mądrym do durnym też. Wiesz. Dwie strony krzywej dłoni. Jest taka teoria koła, nie? To wszystko się, wiesz, gdzieś ze sobą łączy. Zawsze można się znaleźć w jakichś 2%. Wybierz sobie stronę, tak? Dokładnie. Nie wiadomo, które lepsze. Powiedz mi, już zbliżamy się do końca. Dziękuję ci w ogóle bardzo za twój czas. Fajnie jest być inteligentnym człowiekiem? Dobrze ci z tym? Wiesz. Dam ci przykład. Kiedyś taki człowiek na Kujawach powiedział mi, panie, ja to mam takie dobre życie. Nic mnie nie obchodzi tam na świecie, co się dzieje. Rano wstaję do roboty, a jak zmierzcha, wracam do domu. Wiodę proste. To nie był głupi człowiek, bardzo mądry, ale żyjący porami roku, dniami, nocami, porami dnia. Wiesz, o czym mówię. Który jadł truskawki wtedy, kiedy one rosły, a nie wtedy, kiedy można było je sprowadzić z Hiszpanii. Wiódł proste, normalne życie. Nie wiedział, kto się z kim tłucze za granicą, kto rządzi, kto gdzie rozdaje karty. Mówi się, że ludzie inteligentni to też ludzie ciekawi świata. To też ludzie ciekawi tego, co się dzieje wokół. Przyjemnie jest dużo wiedzieć, ale to też może być męczące. Więc w tym sensie pytam, czy jest ci dobrze po prostu, że jesteś inteligentny? Dopóki nie miałem tego zmierzonego, to funkcjonowałem właściwie podobnie jak dzisiaj, więc jakby nie, w tym aspekcie nie widzę jakiejś większej różnicy. Staram się, żeby było mi dobrze ze sobą. A od kiedy masz to zmierzone, to coś się zmieniło? W postrzeganiu samego siebie. Tak szczerze. Ja po dobrej premierze mam wysokie ego, uważam się za dobrego. No wiesz, potwierdzenie pewnych przypuszczeń. Ja dopiero po czasie się dowiedziałem, że już miałem wcześniej mierzoną inteligencję. To znaczy? Wcześniej, w latach 90. Każdy policję? Tak, każdy kandydat do policji miał, tylko ja o tym nie wiedziałem. Ale według tych samych norm? Nie, były starożytne bardzo testy, to były jakieś matrycowe, ale takie
naprawdę takie pochodzące z lat, nie wiem, może 70. Ja je kojarzyłem, że jakieś obrazki mieliśmy, ale nie wiedziałem, z czym to kojarzyć. No jak się nie ma pewnej wiedzy specjalistycznej, później jakby to skojarzyłem, zwłaszcza, że pracowałem w kadrach, miałem wgląd do swoich akt osobowych i patrzę, opinia psychologiczna, tylko wtedy nie było opisywane w skalach, tylko opisowo, nie? Są takie testy, które podają twoją inteligencję tylko w zakresach. Niska, przeciętna, wysoka, bardzo wysoka. I wtedy w policji jaki miałeś zakres? Bardzo wysoki. Ale nie powiedziano mi tego. Uwaga, okay. Nie powiedziano. To poszło po prostu do kadry. Dobra, nadaje się. Może być policjantem. A jak się już dowiedziałeś, jak znalazłeś te dokumenty, to sprawiło ci to przyjemność? Tak, tak. To było takie też ciekawe, nie? Tak jak znalezienie w mensie też ci sprawiło przyjemność. Mhm. Czyli generalnie bycie człowiekiem inteligentnym jest miłe. No, można... Kiedy jeszcze się na to ma papier. Wiesz co, fajnie jest dołączyć do stowarzyszenia, bo można znaleźć ludzi, którzy powiedzmy na podobnym poziomie mogą funkcjonować, niekoniecznie muszą, ale mogą funkcjonować, z którymi rozmowy są bardzo inspirujące. Lubisz rozmawiać? Jestem strasznym gadułem, tak. A umiesz słuchać? Staram się. Bo podobno inteligentni ludzie potrafią słuchać. Ja mam z tym problem, dlatego wnioskuję, że nie jestem przesadnie inteligentny. Uczę się słuchać. To jest też jeden z celów tych studiów, które podjąłem, żeby się nauczyć słuchać. Czyli według tej teorii uczymy się bycia inteligentnymi. Stosowania. Wolałbyś być nieinteligentny i szczęśliwy, czy samotny i smutny i bardzo inteligentny? Żadne albo oba. to są te, tak, to są te takie dylematy, nie? Jak tego złego psychologa, który puszcza po torach wagonik i sobie teraz wybierz. Nie? Jakby nie przepadam w ogóle za dylematami. Nie wiem, co bym wolał. Wolę być na pewno sobą. I wiesz, jeżeli mi czegoś brakuje, to staram się to uzupełniać. Adam Gruźlewski, prezes Mensa Polska. Człowiek, który jest sobą, który jest z siebie zadowolony. Skromny rzecznik. Trudno od niego cokolwiek wyciągnąć, ale mam nadzieję, że chociaż troszkę się udało. Mam nadzieję, że nie masz poczucia straconego czasu, bo wiem, że ludzie inteligentni nienawidzą tracić czasu, że te 2 godziny to było dla ciebie miłe spotkanie. Dziękuję ci pięknie za rozmowę. Bardzo dziękuję. Z Nowickim po drodze.